Jesteśmy teraz, już mam nadzieję, w Waszym okienku. To piątek, piąte spotkanie w cyklu Niezależna Telewizja.pl nadaje z mini studia TV Internet we Wrocławiu. Dzisiaj temat szczególny dla mnie osobiście, ale myślę, że dla tysięcy ludzi w Polsce, no a oczywiście na świecie to myślę, że już dla milionów ludzi. Temat UFO, istoty pozaziemskie i wszystko, co się z tym wiąże. Niektórzy mówią, nie używajcie tego pojęcia, bo ono już jest takie bardzo, że tak powiem, stare, nieadekwatne, bo koniec końców to wcale nie jest takie niezidentyfikowane. Już dawno wiemy, co za częścią tych zjawisk, które kiedyś nazywało się UFO, się kryje. No ale oczywiście to pojęcie jednak ciągle dociera do największej warstwy ludzi, którzy jeszcze nie do końca mają wyrobione zdanie, co się za tym właśnie kryje. Stąd też wywołujemy to pod hasłem UFO, a bagaż spraw, pojęć, które tu używamy, jest tak duży, że starczy dla każdego i dla każdego coś miłego. I dzisiaj dzięki temu, że w naszym studio jest ponownie Paweł Nogal, który wystąpił 2 dni temu w świetnej roli tutaj komentowania oblicza systemu, w którym żyjemy, to żeśmy tak sobie obaj tam wtedy w tej rozmowie anonsowali, no na piątek to takie tematy jak kosmiczne wpływy na tą sytuację na Ziemi, to sobie odkładamy, żeby jednak tych paradygmatów do końca nie mieszać. I chyba to dzisiaj sobie z Pawłem troszkę poużywamy, jak to się mówi, dziękując mu, że znalazł czas już drugi raz w tym tygodniu, żeby był z nami. A jaki program całościowo? Więc tak żeśmy to dzisiaj zbudowali, żeby po tej tak zwanej prasówce, bo nie ukrywam, że parę zdań trzeba będzie się odnieść do tego, co się dzieje w Polsce, tym bardziej, że wczoraj mieliśmy bardzo dziwną sytuację z internetem i całkowitym zablokowaniem emisji. Zobaczymy, może to dzisiaj się już nie powtórzy i nie bardzo widzimy winy w sobie, dlaczego to się stało. Zależy nam na kilku słów komentarza o tym, co dzieje się na bieżąco w kraju. I teraz tak, jak to ma dzisiaj wyglądać? O godzinie 20 zaczynamy. Rozmowa z Pawłem, wywołanie pewnych tutaj rzeczy, tematów, wątków. Następnie mamy w planie połączenie na żywo z jedną z najbardziej słynnych osób, która przeżywała wielokrotnie wzięcia. Też jest to jeden z najsłynniejszych przypadków, jakie badałem w życiu, jeśli chodzi o porwania i uznałem za w zasadzie jeden z najbardziej wiarygodnych w swojej takiej, powiedzmy, pracy badawczej. Pani Elżbieta nazywa się już dzisiaj inaczej, ale ja ciągle używam dawnego nazwiska Elżbieta Łanik. To też taka forma jest troszkę może i ukrycia jej tożsamości, tak, bo ona tak nie za bardzo wcale się chce pchać na afisz w tych kwestiach. Mamy też świeżo nagraną rozmowę z Bolkiem Kulą, bo wylatowo tutaj też się musi pojawić. Do tego będą zdjęcia, jakieś małe tutaj filmiki, przypomnienia i znowuż powrót do rozmowy właśnie z Pawłem. I to będzie tak, że tak powiem, okraszane do końca dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o zapowiedzi związane z Krzysztofem Rogalą i z całym tutaj tym bagażem wiedzy, który wnosi Łukasz i Krzysztof Rogala i cała właściwie ta formuła AIK.pl, to w przyszłym tygodniu, jak wiecie, zaczynamy takie cykliczne spotkania z nim, z jego wykładami, prezentacjami. Co 2 tygodnie, jak wiecie, będą. Także proszę spokojnie na to patrzeć. Mamy też tutaj już obiecaną, umówioną jeszcze też i w ufologicznych tematach wejście, choćby Marcina Dachtera, żebym nie pomylił jego nazwiska, który wczoraj tak świetnie wypadł w tej swojej właśnie emisji z Poznania. Już nie mówię, ile nas czeka jeszcze fascynujących rozmów dotyczących UFO w tych piątkowych wieczorach. Dzisiaj rozmawiałem z Markiem Kulikiem, też jednym z najciekawszych tutaj, bardzo wiarygodnych, powiedzmy, uczestników Bedroom Visitors, tego syndromu właśnie nocnych wizyt, gdzie, jak pamiętacie, ci, którzy się znają na historii UFO w Polsce, opowiadał na forum UFO, chyba to było 2-3 lata temu, potem w telewizjach występował o swojej niezwykłej przygodzie, jaką miał tutaj we Wrocławiu. Zresztą to jest kierowca zawodowy, który cały czas prowadzi tutaj tramwaje czy autobusy, jest badany, bardzo, bardzo osoba trzeźwa, więc podejrzewam, że za tydzień może tu być osobiście w tym studio i mówić na spokojnie o swoim przeżyciu sprzed lat. Tak ten piątek wygląda, będziemy kończyć, jak wiecie, to jest przerwa, więc troszeczkę odetchniemy. W niedzielę nadam swój program taki bardzo, bardzo autorski. I wezmę oddech, żeby teraz przenieść się troszeczkę do tego, co już poza dzisiejszym, jak to się zanurzyło na dzisiaj. Chciałbym powiedzieć jeden szczegół, o którym jeszcze nie wiecie. Jak już było anonsowane w niedzielnym programie, powstał komunikat Ruchu Wolnych Ludzi. Na ten moment, mam nadzieję, koledzy właśnie przypomną go, pokazując go tutaj właśnie w tej chwili dla Was. Ten komunikat wyraźnie, ja go skracam. Ten komunikat, odwołując się do historii tworzenia się Ruchu Wolnych Ludzi, który jest in statu nascendi, cały czas podkreślam, on nie istnieje w sensie formalnym jakoś stowarzyszenie czy formuła organizacyjna, że właśnie zostało w tym
komunikacie wyraźnie powiedziane, że na przełomie marzec-kwiecień ma odbyć się taka pierwsza narada, bo konferencja była w Łodzi. I już dzisiaj wiemy, że narada odbędzie się w Kaliszu. I to jest takie nowe info, które wam chciałem przekazać. Dzisiaj rozmawiałem z Bonim, Bonifacy Czerniakiem, który tam w tym rejonie, że tak powiem, Polski mieszka i załatwia tam jakiś niedrogi ośrodek, gdzie możemy się spotkać w granicach gdzieś do około 100 osób, jeden nocleg soboty na niedzielę. I tam odbędzie się taka pierwsza narada. Narada, której celem jest przede wszystkim zgromadzenie się liderów różnych środowisk, od środowisk ekologicznych zajmujących się zdrową żywnością, Stop GMO, Stop Chemtrails, po ludzi zajmujących się tematyką taką jak UFO, jak oczywiście problem finansowych przekrętów tej całej globalnej spiskowej jakby gry, która toczy się przeciwko ludziom. Tych wszystkich liderów niezależnych środowisk jest naprawdę bardzo dużo i wielką sztuką będzie, jeżeli uda nam się ich wszystkich razem, wszystkich się nie da, to się rozumiemy, pewną część już zgromadzić. Jaki ten tryb będzie zapraszania, bo gdy się okazało, że wszyscy chcą przyjechać, no to też byłoby nie tak do końca, ale sądzę, że pojawi się tam mnóstwo ludzi, którzy naprawdę są reprezentatywni dla różnych środowisk niezależnych i alternatywnych w Polsce. I to będzie debata o tym, jak dalej pracujemy i jak przygotowujemy się do Kongresu Wolnych Ludzi. To jest dla mnie bardzo ważne, stąd też dzisiaj właśnie tutaj koledzy przypomnieli ten komunikat numer jeden, podpisany przeze mnie, przez Józka Onoszko. Zostało mi minut, jak mnie mam zaledwie może z 5-7 i w związku z tym na krótko, bo prasówka to prasówka, zaledwie 4 minuty. To, co dzisiaj żyje, tym, czym żyje Polska, tym, czym się żyje tu w Europie, to zawsze nie jest adekwatne do tej głębszej warstwy zdarzeń, wiem. No ale tak bywa, że mamy te wierzchnie warstwy cebuli i zaglądamy głębiej. Jeśli chodzi o te zewnętrzne, najbardziej poruszające emocjonalnie całą populację zdarzenia, wtedy wczoraj zostało to przerwane, mówiłem o aktach, które się zaczynają sypać, cały ten ich projekt, który został tak tylnymi drzwiami wprowadzony do Unii Europejskiej i czeka na jeszcze jedno głosowanie w Parlamencie Europejskim. Już widzimy, że już tam coraz większy opór jest. Mówiłem o Litwie wczoraj, że tam też nawet niektóre partie polityczne się temu sprzeciwiają, że oni się, że tak powiem, tutaj powiedzą stop, że są manifestacje. W Niemczech miały być też w sumie te manifestacje, dopiero teraz zauważam, że Polska wniosła tutaj wielki, wielki wkład, ten szum. No a tutaj słyszymy też, że jutro jest sobota, że w sobotę ma się odbyć też w godzinach już takich popołudniowych, ma być chyba 16. Wszędzie, gdzie to możliwe, kolejny właśnie protest, marsze w całej Polsce, stop akta, chociaż ja osobiście uważam, że nie powinniśmy zbyt często takich manifestacji organizować, ponieważ bo wyczerpujemy własne zasoby energetyczne. W tej chwili właściwie nic istotnego się nie zdarzyło. W mojej ocenie po tej jutrzejszej manifestacji, która może być najskromniejsza, trzeba naprawdę wyczekać do momentu, kiedy ktoś będzie próbował wprowadzić akta na kanwę parlamentu i procesu legislacyjnego, czyli ratyfikacyjnego, lub też zażądać od, prawda, premiera wycofania podpisu pod tym, co już zrobił, ma na to jeszcze niecałe 108 dni. Drugim tematem, który dzisiaj tylko wywołam, którym uważam powinniśmy się skoncentrować na ostatnie te dwie minuty, to jest kwestia, która wynika w tym mainstreamowym całym tyglu. Dotyczy to wszystkich narodów Europy tak naprawdę, bo wszyscy mówią o tym, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny, ponieważ wiadomo, że społeczeństwo choćby polskie się starzeje, że coraz mniej się nas rodzi, a więcej, że tak powiem, żyje odpowiednio długo, trzeba płacić emerytury i pytanie, kto na to zarobi. Będzie okazja na debatach środowych gigantycznie i poważnie przymierzyć się do naszego stanowiska w sprawie emerytur i tego swojego całkowicie odmiennego niż to, które prezentuje dzisiaj mainstream od lewa do prawa. Chcemy pokazać, że wolni ludzie naprawdę patrzą w kompletnie innych kategoriach. Nie trzeba zwiększać według mnie wieku emerytalnego, ale trzeba go de facto zmniejszać, stwarzać ludziom dużo wolnego czasu, aby mogli się uczyć, mogli studiować, mogli kreować się we wszystkich możliwych, realizować, a nie ciężko pracować, że tak powiem, nie wiadomo jeszcze, czy na pracę dostaną, bo można wiek emerytalny wydłużyć, a jednocześnie zostać, że tak powiem, bez pracy. I co wtedy? Także, ponieważ ta pula czasu już została przeze mnie przekroczona, więc będę wam dziękował za te 15 minut uwagi, czy 16. I po tej przerwie planszowej, dosłownie 10-sekundowej, przechodzimy do tematu UFO. Oni już tu są. Zapraszam.
Wróciliśmy z powrotem tutaj do studia. Tak jak zapowiedziałem, rozmowa z Pawłem Nogalem, przeplatana różnymi materiałami i telefonami, jakie tutaj będziemy dzisiaj jeszcze wykonywać, odtwarzać. Paweł, właśnie tak dobrze nam szło, jak tutaj niektórzy nam mówią, internauci, dwa dni temu. A teraz pytanie, tylko czy nam dzisiaj tak dobrze pójdzie, bo żeśmy się przenosimy się o piętro wyżej. Ja, jak wiesz, 20 lat w tym siedzę i już wiem, że coraz więcej informacji do mnie nie dociera lub też naskórkowo zdążę się z nimi zapoznać. Kiedyś wydawało mi się, że wszystko, co najważniejsze, UFO, to ja wiem, bo czytałem, oglądałem, co się dało. Teraz nie da się tego wszystko przeczytać, a w internecie objąć, nawet gdybym chyba 24 godziny na dobę siedział, to też bym nie dał rady. A ty? No ciężko, ciężko. Aczkolwiek dzięki, wiesz, pracy, którą wykonałeś, ja miałem łatwiej, bo to jest jednak ta wiedza kaskadowa, ona rasta, jest kompresowana i można ją zdecydowanie łatwiej. W zasadzie w 15 minut można analizować to, co ty analizowałeś, załóżmy, przez 5 lat. No to jest ta łatwość. Znaczy, ja tutaj powiem ci, że jeżeli coś sobie tak przypisuję jako taki też osobisty sutej satysfakcję, to, że samo przeczytanie książki, samo jakby obejrzenie filmu, to jest taki trochę jakby wstęp. Natomiast te forum UFO, tutaj nie wiem, koledzy powinni mieć na panelu choćby te plakaty, które w studio są tutaj rozwieszone, prawda, już od początku naszej obecności. To jest 15 lat, 15 edycji, rok w rok. I to, co jest ważne, to dla mnie osobiście było ważne przez te wszystkie lata, żeby móc zobaczyć osobiście, wiesz, ludzi, którzy coś nadzwyczajnego przeżyli w tej kwestii. Prowadząc badania, wiesz, czasami lokalnie i bardzo tak po cichu, później ich wyciągasz przed dużą publiczność i oni mówią to, dużo jest wtedy też do sprawdzenia, na ile oni w tym stresie, jakby, wiesz, nie zagrają jakiejś roli, która ich wysypie, i to był podgląd rewelacyjny. Wydaje mi się, że ta możliwość i zdolność do bycia wśród ludzi, którzy to przeżyli, jest kluczem do jakby tej głębszej wiedzy, oprócz czytania, oczywiście oglądania. Ty w życiu przede wszystkim miałeś czas na czytanie i oglądanie. Miałeś dużo świadków takich UFO na krapecie? Bezpośrednio z niewieloma. Sam nigdy nie widziałem żadnego obiektu, żadnego nauku nie widziałem. Rozmawiałem z pewnymi osobami, które mają doświadczenia, może nie bezpośrednio nolowskie, ale kontaktu z istotami, nazwijmy to, z innych wymiarów, to z takimi osobami miałem do czynienia. Jakieś swoje doświadczenia prywatne też mam, trudno mi je opisać. Cały czas je staram się rozkodować, być może wtedy się szerzej podzielę, bo na dzień dzisiejszy ten opis dla mnie sam mój wewnętrzny nie jest jednoznaczny. Może się jakby wrócimy do kwestii uprowadzeń, bo wiem, będzie że, z panią Elżbietą Łanik połączenie krótkie. W ogóle ewolucji tego całego procesu związanego z obserwacjami UFO na przestrzeni kilkudziesięciu lat, wydaje się, że troszkę został temat znacząco rozbudowany. Tutaj jakby nam się zaskoczyła nam kwestia związana z channelingami, które są ściśle powiązane z UFO. Znaczy dzisiaj, jak na przykład analizując oficjalne channelingi, mniejsza ich charakter, oficjalne cudzysłowie oczywiście, ale one się wprost odnoszą do kwestii ujawnienia, do kwestii tak zwanej Galaktycznej Federacji i tak dalej, więc jakby ten temat, to już nie jest stricte Betty Barney Hill. Tak, ten przygoda pierwsza, znana przygoda. Ląduje nam statek i nagle przez dwie godziny nas nie ma w hipnozie, o czymś mówimy, tylko jakby ten charakter tych kontaktów jest inny. Teraz pytanie do ciebie, co się dzieje? Do nas wszystkich. Pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy ten rzeczywiście charakter tych kontaktów się zmienia? Czy być może jest to próba jakiegoś pójścia i skupienia uwagi na troszkę innych aspektach tego zjawiska tak zwanych obcych cywilizacji, które w naszej historii... No się okazuje, że mogą mieć od początku swój udział. Tak, a być może część tych różnych opisów, zresztą to internet sprzyja tym różnym przekazom, różnym filmom, tak, różnym jakimś też nawiedzeniom. Ale też i oszustwom. No właśnie, jakby ilość tutaj... Nie idzie z jakością zawsze w parze. Jakości. Tak, to prawda. Teraz oczywiście łatwo debunkować ciebie, mnie, nas wszystkich, łatwo debunkować, że wchodzimy w jakieś ścieżki, które okazują się fałszywe, ale to jest pytanie, jak ten rdzeń dotknąć i jak go zdefiniować. Znaczy ja tutaj właśnie, jak przez te lata się w tym wszystkim tak poruszam, to pierwsze, co mnie uderza, to jest rozejście się w samym ruchu ufologicznym pewnych obszarów percepcji na zróżnicowania. O ile starsze pokolenie badaczy, gdybym wziął przykład Polski, znakomitych zresztą, który zawsze przypominam, na forum UFO bywali przez te lat, mówię tutaj o Robercie Leśnakiewiczu, o naszym koledze, który tutaj działał równolegle do niego,
jeszcze innych już nieżyjących typu Bzoski, wiesz, popularyzatorów typu powiedzmy, no, ten, który mówił o paleonautyce, czyli Mostowicz, czy wreszcie taki scjentysta, świetny ufolog, który napisał tą historię dotyczącą Emilcina, prawda. Jest tych nazwisk dużo i pamiętam jedno, że oni wszyscy koncentrowali się na takiej bardziej naukowo-racjonalnej jakby. Oto leci, ma wygląd trzeci, drugi, pierwszy stopień, odległości i tak dalej, w razie czego jeszcze kwestia napędów. I to się kończyło na takiej bardzo, tak, coś to jest niezidentyfikowane i tego nie wolno bliżej dotknąć. Jak się pojawił syndrom porwań, to ci badacze, no, Bronek Rzepec, ja tutaj nie wymieniłem, czy Bolnar Blania, bo tak o nazwiska może ktoś zapyta, to była ciężka sprawa, bo to była jakaś taka przepaść. I dopiero w którymś momencie tylko część, powiedzmy, ufologów, jak Stringfield, czy no, na przykład ludzi, którzy malarze typu Bud Hopkins, dopiero zajęła się porwaniami. To było wstydliwe mówić o porwaniach. Owszem, Sandon Friedman, który był naszym gościem na forum UFO, to była wielka sprawa w tamtym roku, no to on był z tym, który jakby, no, taki super naukowiec, można powiedzieć, fizyk, on się tak nie bał, tego Barneya, Hillów też przesłuchiwał, wiesz, i też do nich dotarł, tak jak Roswell badał. Jedno ci powiem tylko, że dzisiaj też widzę podział na tych, którzy chcą się scjentystycznie, kompletnie, nawet wśród tych młodych, skoncentrować na tym, co da się dopiero sprawdzić, a drudzy nie. Okej, no jest to kwestia, żeby się nie zwalczać. To... Tak, o właśnie, żeby się nie zwalczać. Ja szanuję tą pracę i sam ją jeszcze z niej czerpię. Zresztą prawdopodobnie Adolf Hitler i jego koledzy też mieli scjentystyczne podejście do tego problemu i starali się tą technologię dostosować do swoich potrzeb. Tutaj Dariusz Kwiecień dużo nieraz, nie raz. Myślę, że chyba... Igor Witkowski też pokazał, tak, te aspekty. Wielokrotnie będę o tym mówić, więc to jest całkiem, w sensie, bardzo takie praktyczne podejście, zrozumieć to poprzez zwykłe narzędzia percepcji, te proste, które mamy. Wiesz, jak się tak będziemy tutaj rozpędzać powoli, to chciałbym właśnie, żebyśmy jakby kwestie zdefiniowania pozaziemskich kultur, bo to jest program de facto z jednej strony dla zaawansowanych, z drugiej strony dla tych, którzy wchodzą w temat. Zawsze mam taki dylemat na konferencjach, że są ludzie, którzy po raz pierwszy stykają się tak z tym tematem i oni co? Oni, jak my mówimy takim językiem głębokim, nie do końca by się wydawało, że to mogą kupić, bo to już jest takie zaawansowanie, że powiedzą, że świry mówią. No bo dla nas to jest zaawansowanie, a dla nich to jest świrowisko, mówiąc starym językiem. Mówię o tych początkujących, którzy patrzą na sprawę UFO, bo się zainteresowali. Ci starzy, ci, którzy już mają ileś tam przemyśleń, mówię starzy w sensie nie wieku, tylko wiesz, zrozumienia, oni chcą już nie dyskutować tam, że leciało, że białe, czarne, rozumiesz, czy czwarty, czy drugi, oni chcą, kim oni są, skąd pochodzą, no, jaką politykę. To naturalne dalsze pytanie. Ty też już masz ten etap, że wolisz dyskutować już nie o takich drobnych szczegółach, tylko o sednie, o tych właśnie globalnych, politycznych aspektach, czy egzopolityka i tak dalej. No, tak. Tak, to już chyba jest naturalny etap, żeby sięgać głębiej. Zresztą to jest jakiś taki umysłowy w pewnym sensie nie wiem, czy paradygmat, że człowiek, jak już drąży jakiś temat, to angażuje się w niego głębiej. No i to jest pytanie, czy po pierwsze jest się gdzie zatrzymać, czy ta ścieżka tego drążenia jest właściwa, jak to zintegrować też z jakimś wewnętrznym postrzeganiem, bo tak jak sobie rozmawialiśmy ostatnio a propos MWO, Tutaj sprawa percepcji, zdolności postrzegania wydaje mi się ściśle jest powiązana z tematyką UFO, bo jeżeli mówimy UFO, to musimy ruszyć temat Blue Beam, czyli tak, tych technologii potrafiących wytwarzać. Technologii holograficznych, które wydaje się z dużym prawdopodobieństwem są w posiadaniu ziemskich władz. Kilku rządów na tej planecie. Pytanie jest następujące. W jaki sposób my, stosując nasze normalne, zwykłe narzędzia percepcyjne, jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest robota naszych tak zwanych przedstawicieli pseudodemokratycznych, czy to jest rzeczywiście robota istot z zupełnie innych przestrzeni wymiarowych. Więc tutaj jakby spina nam się ta kwestia eksploracji zewnętrznych rzeczywistości z naszą umysłową rzeczywistością wewnętrzną. Wydaje się, że znalezienie jakiegoś tego punktu równowagi daje nam bezpieczeństwo, żeby nie popadać za bardzo w obłęd tego, co nam jest serwowane z zewnątrz. No więc właśnie, ja też zastanawiam się nieraz, w jaki sposób ludzi przekonać, że dana historia, przepraszam, tutaj sobie jeszcze poprawię mikrofon, że dana historia jest wiarygodna, czy też nie, i w jaki sposób pogodzić taki mainstreamowy język, z którym trzeba dotrzeć do ludzi,
ponieważ wolą mówić w aspektach takich trochę ogólnopolitycznych o tym, czy takich, o, życie we chrzcie istnieje i to ja też jestem tego pewny, a w jakim zakresie mówić im do końca prawdę, co o tym wiesz. Co o tym wiesz? Co wiesz o reptylianach? Co wiesz o gadzie i rasie? Co wiesz o konfliktach w galaktyce i tak dalej? No. Rozmawialiśmy o 9.11. Jak łatwo ludzi zmanipulować, jak trudno ludziom, pokazując im nawet normalnymi, czysto logicznymi argumentami do ogarnięcia zwykłą percepcją, że coś tu nie gra, jak trudno ich przekonać ich, znaczy wielu takich ludzi, oczywistych rzeczy to się dzieje w baterii. Żeby jednak odłożyć tą oficjalną wersję na bok, a tu wchodzimy w tematy, które uderzają w głęboko zakodowane wzorce religijne, wzorce postrzegania rzeczywistości, nie oczekiwałbym zbyt wiele. To każdy musi sam przerobić. Ja wiem po sobie, dla mnie temat tak zwany reptyliański, to 3 miesiące się z tym woziłem, bo to jednak, umówmy się, dla przeciętnego człowieka koncepcja, że po pierwsze... Istnieją takie istoty. Po pierwsze, że są w ogóle takie istoty. Tak jest. Że są to istoty o dużych, prawdopodobnie wielkich możliwościach. Że są to istoty, które w jakiś sposób mogą być spokrewnione z nami, a my z nimi. Że gdzieś tam ta nasza historia się mogła wielokrotnie, nieraz krzyżować w różnych aspektach. No, nie oczekujmy, że przeciętny człowiek, który jak zobaczy nawet spodek latający, od razu zaakceptuje tą koncepcję. Nie ma co się dziwić. No. Wszyscy jesteśmy warunkowani taką niesamowitą ilością wiedzy od samego początku naszego funkcjonowania, gdzie nie jest obecna ani obca cywilizacja, nie jest obecna kwestia ingerencji obcych cywilizacji, to różnych cywilizacji, nazwijmy to, w gatunek ludzki, że odwrócenie tego procesu troszkę musi zająć czasu i musi być nieco bolesne. Tak, ale jednocześnie, wiesz, ja dostrzegam olbrzymią zmianę, wiesz, percepcję tego zjawiska generalnie przeciętnie w społeczeństwie. Mieliśmy tu 2 dni temu, nie pochwaliliśmy się w tej prasówce, że ukazał się fajny artykuł, właśnie wywiad na temat tego naszego studia w największym dzienniku Dolnego Śląska, Gazeta Wrocławska, Wieczór Wrocławia dodatek, który zrobił dziennikarz tutaj znany wrocławski Maciek Sas. I on też jakby rozmawiał ze mną, zresztą ty wtedy byłeś akurat na dole, bo wszedłeś, zdaje się, w tym samym momencie, czy już może kolega Dora, bo już nie pamiętam, ale do czego zmierzam? Maciek zadaje mi takie pytanie do tego wywiadu, słuchaj, to teraz już ci jest lżej, nie? Bo sprawa UFO zaczyna nabierać innego wydźwięku, już się z tego tak naprawdę specjalnie nikt nie śmieje, a jeszcze 10-15, no już nie mówię 20 lat temu, on był świadkiem co 15 lat, wiesz, tych naszych działań i już jest inaczej. Ja mówię, no jest zmiana, nawet zacytowałem sytuację taką, którą tutaj zaraz właśnie proponuję, na moment się zatrzymać, bo Deniken wywołuje ten problem, a mianowicie kwestię przeszłość a my i oni. Ponieważ tak się złożyło, że na festiwalu fantastyki naukowym Polkon, takim wielkim festiwalu, który raz w roku odbywa się w Polsce, Wrocław dostał tą jakby status gospodarza i w tych dniach 23-26 chyba sierpnia tu się odbędzie w Polsce Polkon i organizatorzy tego festiwalu zwrócili się do mnie, to już było wiele miesięcy temu, czy ja bym nie mógł tutaj jakby zaaranżować zaproszenia Denikena. Ja też robiłem tam pół roku temu nawet wywiad taki, który tam może technicznie mi nie wyszedł, dlatego go jeszcze nigdzie nie publikowałem. Robiłem z Denikenem wtedy wykład i od lat, że tak monitorujemy to. Do czego zmierzam? Co chcę powiedzieć? Co tak się zmienia? Co to się zmienia? I oni, wiesz, ja im powiedziałem, ile to kosztuje. No, honoria Denikena są, że tak powiem, niemałe. Nie będę tutaj mówił, żeby nie epatować, może dzisiaj, może kiedy, bo to jest jeszcze tam, powiedzmy, kilka tysięcy euro kosztuje samo honorarium. Więc ja, jak dowiedziałem się do końca, ile kosztuje, myślę, no nikt tego nie kupi, nie? I teraz do czego zmierzam? Jak oni się dowiedzieli, uderzyli do Urzędu Miasta, bo Urząd Miasta wspiera tą dużą imprezę, bo to jest taki marketing miasta, nie? Nasz Urząd wesprze Denikena, w sensie dofinansuje ten festiwal. Żeby powiedzieć, patrz, jaka zmiana. A dodatek jeszcze już niektórzy ludzie z Urzędu Miasta wybierają się, wiesz, na to spotkanie. I nawet chcą konferencji prasowej z Denikenem, w której jak my nie mam, to my zorganizujemy razem z gospodarzem Polkonu i myślę, że ktoś z Urzędu Miasta się pojawi. Czujesz tą zmianę? Boję się, że jak Platforma z PiS-em się pojawi na takim spotkaniu, to dalsze dyskusje mogą być już całkiem groteskowe. Ale Wrocław akurat tutaj jest trochę lepszy, tak, bo to jednak jest ponadpartyjna formuła. Dutkiewicz, pan Rafał Dutkiewicz akurat tutaj z dużym szacunkiem się odnoszę do pewnych jego zachowań, przynajmniej pewnych. No Denikiem na pewno ma szacunek też. Chociaż jak atakowali go strasznie przez całe lata. Mainstream. Być może nie, a mainstream go atakował, tak. Bo też jakby środowisko ufologiczne też go atakowało, ale jednak dorobek takich ludzi jest wielki, a ich wkład w rozwój świadomości jest niesamowity, bo jakby my często mamy ten problem, że
ktoś z nas musi mieć rację. To znaczy, jeżeli spotykam się z tobą, ty masz inne zdanie, ja mam inne zdanie, to jakby dojść się do jakiegoś wspólnego punktu, nawet przyznanie, że ja jednak nie mam racji, to jest zasługa między innymi twoja. No generalnie wzajemnych jakichś tam... Dokładnie, no generalnie, no, jeżeli się jednak betonujemy na swoich stanowiskach, nie ewoluujemy, no tutaj to ego się nam wkręca dość mocno i ono nam zastępuje rzeczywisty ogląd. Wkład takich ludzi jak Deniken na pewno jest fundamentalny i warto takich ludzi wracać. Nie wiem, czy rzeczywiście stać nas na takie kwoty, ale jeżeli jest dofinansowanie, jeżeli w ogóle to dofinansowanie ma sens, jeszcze są jakieś pieniądze w tym mieście, bo to różnie w tej kasie tego miasta. Nie, no to wiesz, przy tych milionach, które wydaje miasto, to jest tak. W ogóle mały prysz. Ja zwracam uwagę na kazus, na fakt na więcej, że to Polkon, festiwal naukowo-fantastycznych spraw, zaprasza do tej przestrzeni swojej nas, i mówi, słuchajcie, pomóżcie nam Denikena ściągnąć więcej. Rozmawiając z gospodarzem, to nie jest jakaś tajemnica, umowy niedługo podpiszemy tej współpracy, zostało już zaoferowane nam przeprowadzenie w czasie tego festiwalu fantastyki naukowej panelu pod tytułem rok 2012 z takich naszych pozycji, czyli tak bardzo racjonalnie, ale jednak, więc no, coś się jednak zmienia w tym sensie. Przecież kiedyś to był, co, fantastyka naukowa to był jeden świat. Ja pamiętam, bo ja z tymi chłopakami się spotkałem, nawet choćby z Cebulą, tutaj z Instytutu Fizyki, wielu osób znam z branży. Cieszymy się z tego. Tak, ale oni byli, wiesz, słuchajcie, to jest wytwór naszej wyobraźni, wy nam tutaj chleba nie zabierajcie, wy nam tutaj kitu nie wciskajcie z jakimiś prawdziwymi zdarzeniami o UFO porwaniach, bo to bruździ, to jest, wiesz, my tu mamy biznes, bo my tutaj ludzie nas czytają jako fantastykę, to nie jest nieprawda, a wy nam tutaj wyjeżdżacie, wiesz, i był spór, a teraz nagle my się możemy znaleźć na ich festiwalu. Zresztą ja byłem zapraszany już od 4 czy lat co najmniej ze swoją kolekcją UFO na festiwal właśnie taki już wrocławski festiwal fantastyka naukowa, też taka impreza była w zamku tutaj, wiesz, zamek na Leśnicy jest taki dom kultury i tam to robię. Mówię tylko o tych zmianach, wiesz, mentalności, świadomości wszędzie, wiesz, gdzie tylko się... No bardzo dobrze, chodzi tylko o to, żeby jakby to zagadnienie nie było... Znaczy jest pewne zagrożenie, że ktoś będzie starał się mimo wszystko przejąć kontrolę nad tym przekazem. Nie. To jest zagrożenie dla nas, dla każdego z nas. Bardzo ważny jest ten nacisk jakby z tła, z tyłu, tak jak zresztą z Anonymous. To chodzi generalnie o to, że cała masa, najlepsza masa ludzi anonimowych, ale odpowiednio eksplorujących indywidualnymi ścieżkami swoją świadomość, swoją wiedzę, to jest najlepsze zabezpieczenie, żeby nie zrobić z tego nowej religii, tak, nowego paradygmatu, nowego, nazwijmy to matrixa, matrycy. Znaczy, wiesz, ja ci powiem tak, matrycy nowej to my nie unikniemy. Możemy tutaj się ciekawie porozmawiać, czy fakt ujawnienia istot pozaziemskich i jakby wprzęgnięcia ich w ten tak zwany mainstreamowy, wiesz, obszar reakcji na to, co jest wokół ciebie jako społeczeństwa. Możemy wyjść poza UFO. To ja uważam, że to w ogóle będzie nowy paradygmat i zawsze jest mainstream i zawsze jest opozycja. Rzecz polega na tym, czy ten mainstream, który istnieje w danej epoce, on ma te żywotne soki, żeby istnieć, żeby się rozwijać, że na tym ten mainstream wytwarza, wiesz, wartości, które są służą cywilizacji. Dzisiaj mainstream to, co wytwarza, że tak powiem, powoduje utratę przez tą cywilizację atrybutów do istnienia coraz więcej. On kiedyś może był żywotny, dzisiaj już przestaje być żywotny. Zawali się, my jesteśmy antymainstreamowi, walczymy z tym mainstreamem, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby nie powstało główny nurt, jak się nowa rzecz wyłoni i słabsze nurty, zawsze rzeka jest z dopływami, wiesz. No, a teraz my mamy zadanie takie, żeby do tego nie dopuścić, tylko rzecz polega na tym, czy tak się do końca da. No, już rozmawiamy, jest... tak byśmy dzielili szkoła tak, na niedźwiedziu, ja wiem. Właśnie o to chodzi, że zaczynamy właśnie o UFO mówić w bardzo, bardzo szerokim kontekście, nie wiem, czy za wcześnie. Ja tam się nie boję. Bardzo... Jako znaczy nie mówię za wcześnie dzisiaj, bo startujemy, to jeszcze trzeba tak, pół godziny. Tak, nie, no to jeszcze porozmawiamy o tych, te wrzutki są po to, żeby, wiesz, tak jakby troszeczkę zejść na empirię. A nie, to chcę powiedzieć, to tworzenie matryc, mówisz, że jest nowa matryca, oczywiście, że zawsze jest jakby kwestia tych matryc, nowych matryc rzeczywistości. Pytanie jest, kto? Kto je tworzy? Kto za tym stoi? Czy my będziemy to tworzyć? Czy my będziemy czyimś narzędziem? Jeżeli będziemy czyimś narzędziem, to czyim? Tak. I tu jest ta kwestia, bo łatwo sobie wyobrazić, że ktoś, kto nad tym siedzi absolutnie za kulisami, tylko czeka może tych swoich, że tak powiem, obecnych nadzorców wyrzucić, zmienić zderzaki, jak to Wałęsa pani mówi, tak? I pytanie, czy my... Nie będziemy nowymi zderzakami. Czy my rozpoznamy to, że jesteśmy nowymi zderzakami, tak. Jak to rozpoznać? Ja nie mam ochoty być niczym zderzakiem. Tak. Pytanie, czy rzeczywiście, czy ja, czy tacy ludzie, jak my, mamy na tyle kompetencji, świadomości, że rzeczywiście możemy nimi nie być. To jest pytanie o po prostu tworzenie rzeczywistości. Wiem, właśnie bardzo fajnie, bo jak mówimy o tym teraz, to tak na bardzo nawiązujemy do tej rozmowy sprzed 2 dni. I to właśnie się dobrze dzieje, mimo że rozmawiamy o kosmitach tutaj na Ziemi i zaczęliśmy wtedy jakby ten moment o Denikenie po to, żeby... No, dobrze, do merytorycznego zadamy pytania sobie tutaj temat. Mianowicie tak, według ciebie, w którym momencie historii lub rodzaju ludzkiego
istoty pozaziemskie, że tak powiem, się znajdują po raz pierwszy. Czy tak jakby wynikało z Pism Świętych, choćby Starego Testamentu, czyli uczestniczą w stworzeniu ludzkiego genotypu? Jaki to według Ciebie ma wpływ na, powiedzmy, problem dusza ludzka, świadomość, wiesz, i ta kwestia, czy to oznacza również partycypowanie w tym, co nazywa się świadomością człowieka, duszą człowieka? To się to wydają rzeczy zupełnie różne jedno. Zastanawia się na tym? Bardzo trudne pytania i bardzo trudno je rozpisać na język tak zwany mówiony, czyli prosty przekaz słowny, bo słowa często nie oddają nam, nie oddają sensu, gdyż opierają się na jakichś przekonaniach, więc jeżeli już pierwszy problem mówisz my, znaczy ja, czyli kto? Na środowisko na razie mówię. Ale mówię indywidualnie, tak? Czy wiemy tak naprawdę, kim jest każdy z nas, jaka jest tutaj nasza rola, nasza historia? Kiedy się pojawiły cywilizacje, no być może my, każdy z nas jest w ogóle stamtąd, przynajmniej w jakimś sensie, w jakiejś części, to nie wiem, czy właśnie część to jest odpowiednie słowo do zrozumienia istoty zagadnienia. To ciężko się o tym mówi. Na pewno o takich twardych faktach historycznych zapowiadałeś moich kolegów szanownych z DavidIke.pl, Krzysiek Rogala, tak, z bratem, z całą pewnością podadzą wiele konkretnych faktów opartych na różnych badaniach, nie tylko Davida Icke, ale zapewne to także Heisera bardzo mocno teraz reklamują, więc, bardzo dobrze. Więc oni będą tutaj z całą pewnością mówić o bardzo rzeczach konkretnych, my możemy mówić o rzeczach znaczy my mówimy troszkę o takich konsekwencjach tego, co Heiser tak naprawdę jest tylko jakby mistrzem z tego, co zdążył Rogala Krzysztof przekazać, bo na przykład w Łodzi też miał ten wykład i oni tłumaczą de facto w tej chwili tą książkę, więc ona dla anglistów, powiedzmy, ona już jest dostępna, ale dla przeciętnego odbiorcy w Polsce nie. I oni tylko pokazuje jeszcze głębiej te korzenie, wiesz, wpływu reptyliańskich gadzich ras, wiesz, na historię rodzaju ludzkiego, ale wydźwięk jest cały czas taki sam. I on tutaj podlega dla ludzi, którzy są, wiesz, nie tak głęboko wprowadzeni w szczegóły, to będzie ważne, co tutaj się powie. Słuchaj, tak, był ten wpływ, czy też nie było? No, wpływ na ile na jesteśmy, na ile jesteśmy gadzią, że tak powiem, rasą, w sensie, co na przykład w ludzkim organizmie typu móżdżek, co tak jest jednak ewidentnie gadzi. Pytanie struktury mentalne, czy prawa półkula mózgowa, relacje z lewą, czy brak synchronizacji między lewą a prawą półkulą mózgu jest efektem pewnego historycznego eksperymentu genetycznego. Tak, no według przekazu Parksa, tak jest. Parksa zapewne Parks, znasz, tak, też kolejne Parks, nazwisko, tak. Niesamowita postać, no, co wprost opisuje sytuację istoty ludzkiej jako istoty androgenicznej, która po prostu sobie ewoluowała i w którymś momencie historycznym, dawno, dawno temu, zjechały się jakieś postacie z innych wymiarów i zaingerowały w ten proces zasadniczo i z tego jakby wywodzą się linie, no podobnie z Swierdlow, Winter, no, tak, wszystko wiemy, to jest ciężko w ogóle o tym mówić, bo to nawet graficznie są pokazane te wpływy i jakby szczytanie tego graficznie już jest pewnym skomplikowanym procesem intelektualnym, żeby to zrozumieć i przełożyć to na mimo wszystko nasze liniowe rozumowanie. Pytanie, czy ono jest słuszne, bo tutaj mówimy o czasie. Czas też jest kwestią względną, zależną od naszego umysłu, tak? No naprawdę ciężko się o tym mówi, tym bardziej, że ruszyłeś temat bardzo jakby zasadniczy, samego źródła, tak? Kiedy to się zaczęło. Tak? Tu Wojmus. Pięknie to spisał. Nie wiem, czy słusznie, ale wykonał wielką robotę, bo spisał przynajmniej to, co jakby tą wiedzę, to spisał ją, tak? Tak. Przeczytanie tego też nie jest proste. Trzeba było pół życia. Też nie jest proste. My o tym mamy mówić, no ciężko nam będzie mówić. Wydaje mi się, warto jednak jakiś praktyczny wniosek na dzisiaj, do którego oparcie wracam wszędzie, gdzie mogę, zrozumieć następstwa przyczynowo-skutkowe. Dlaczego tu jesteśmy, dlaczego to robimy, skąd się tu wzięliśmy. Być może. No dobrze, ale patrz, jeżeli mówimy, skąd wzięliśmy się i mamy do czynienia w tej chwili z dwoma opcjami, bo możemy sobie takiej refleksji, wiesz, dokonać. Po pierwsze, mamy teorie palestynautyczne, które mówią o tym, że ludzie powstali w wyniku eksperymentu genetycznego i coraz więcej osób na świecie, w Polsce też, zaczyna podejrzewać, że coś jest na rzeczy i to, że to może jest prawda. No to i jest to by oznaczało, że w większości tych przekazów, że mamy w sobie również gadzi geny. I geny, znaczy gadzie, może niekoniecznie gadzie, albo nie tylko gadzie. Nie, pozaziemskie. Pozaziemskie, to Barbara jest dobre sformułowanie. Barbara Marcinak mówi wyraźnie, nie chodzi tylko o nią, bo wiadomo, że też jest to dyskusyjna jakby postać,
ale szereg innych channelingów było, które mówią o tym, że na genotyp ludzki, ten pełny, złożyło się 12 różnych, powiedzmy, pozaziemskich ras. Mhm. Tylko że ten eksperyment, który zaczął się te 230, powiedzmy 50 tysięcy lat temu, to Sitchin jakby taką datę pokazuje, że on po prostu polega tym, że do tego genotypu 12-helisowe, gdzie 12 helis jest włożonych, wkracza właśnie ta, nazwijmy to umownie, czy jest niburiańska, czy reptyliańska agenda, nazwijmy to jakaś grupa. Jakiś wyrzutków kosmicznych. Bardzo chodzi o wyrzutków. Niektórzy upadłych aniołów zaraz powiedzą. I zaczyna się tutaj przekonwertowanie tego ludzkiego. Ja tu często mówię, wiesz, nie wiem, jak odebrałeś film Avatar, bo ja, dla mnie on jest takim opowiedzeniem historii ludzkości, właśnie tu się to bardzo archetyp, bardzo takie symboliczne, ale dla mnie Nawijczycy to jesteśmy my przed tym wielkim eksperymentem genetycznym Anunnaki, powiedzmy umownie. Na poziomie archetypowym bardzo głęboko, to było bardzo głęboko poruszone. Poruszone. I tam jest to, co my byliśmy jako ci, którzy się rozwijali ewolucyjnie, mieli piękny kontakt duchowy z przyrodą, telepatia, miłość, to wszystko empatia. Nagle to wkracza, ale też inna cywilizacja, która ma rozum, ma technologię i to jesteśmy jakby my dzisiaj z przyszłości, troszeczkę za 20-50 lat, my jesteśmy tacy jak ci, którzy są kupują tą planetę i robią tam całą tą jadkę. Jeden z takiej linii, nazwijmy to, podziałów w tych cywilizacji wielowymiarowych, to podobno według niektórych badaczy, których mam przyjemność znać, podobno przebiega właśnie pomiędzy zafascynowaniem i pójściem w technologię, a zostawieniem technologii jako elementu zupełnie dodatkowego i oparcie się jednak na tych technologiach, nazwijmy to, nie mechanicznych, tak, tylko umysłowych, mentalnych, duchowych, niekonwencjonalnych, tak, i tak dalej. My się zawsze próbujemy w tym kierunku. Bardzośmy sobie, wiem, że rozmawiali filozoficznie, ale no uwielbiam to, słuchaj, ten program UFO, też... Zaraz się połączymy. No ale też nie sądzę, że mamy tutaj z widzów takich, którzy by się na tych sprawach nie znali, więc myślę, że właśnie cieszą się, że tak troszkę uciekamy w filozofię i jakieś syntezy, wiesz, tego, co jest, dywagacji, ale oczywiście to nie może być tak, że tylko sobie tutaj dywagujemy. Połączymy się teraz, to będzie bardzo technicznie może nie najpiękniejsze połączenie, ze względu, że dzwonię z komórki, za chwileczkę włączę zestaw głośno mówiący, mamy tu trzy mikrofony i mamy nadzieję na krótką rozmowę. Teraz sprawdzimy, czy kateria jest. Elżbieta Łanie, ja ten przykład badałem. Witaj Elu, czy poczekaj chwileczkę, chcę włączyć, wyłącz głośnik i jeszcze raz włącz głośnik, musisz poczekać. Jesteśmy tutaj na żywo w tej chwili, wiesz, w tym, no, w naszym tutaj studio. Czy możesz, ty możesz już coś powiedzieć, żebyśmy sprawdzili, czy cię słychać w miarę? Bardzo cię proszę, witamy cię serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Słucham, o co pytać? Nie masz internetu w domu, więc nie wiesz, że... Nie mam internetu, tylko na telefon odpowiadać mogę. To dobrze, to nie jesteś sugerowana przez naszą dyskusję z Pawłem tutaj w studio pół godziną, to nawet dobrze. Ela, słuchaj, my się znamy od 2000 roku. Ponieważ byłem w Warszawie na konferencji, takiej w sumie może niezbyt licznej, bo tam z 50 osób się zebrało, chyba już w kinie Grunwald, i tam miałaś wystąpienie, tak jest, nie, podeszłaś do mnie w kuluarach i przedstawiłaś się i wtedy poznaliśmy się po raz pierwszy. I potem przyjechałaś do Wrocławia na moje zaproszenie, między do Radia Wrocław, do audycji, którą prowadziłem ze świętej pamięci Ewą Stramską, na takie tematy właśnie, i potem robiliśmy też w tobie dwukrotnie hipnozę i ja byłem, no, nieźle poruszony twoją historią i spotykamy się albo się widzimy raz na rok, czasami dłużej, a ja ciągle mówię, słuchajcie, dla mnie przykład Elżbiety jest ciągle, no, absolutnie wiarygodny i ciągle nie mogę znaleźć niczego, co chciałbym podważyć, ale może inni mają inne zdanie. Ty sama powiedz, czy coś się zmieniło w opowiadaniu historii twoich kontaktów? To słuchaj, nie gniewaj się, bo ja troszeczkę słabo cię słyszę, ale nic nie zmieniło się. Mam co jakiś czas kontakty z obcą cywilizacją. Jak zaczęłam mieszkać już na Bemowie od 83 roku, tak mam z malutkimi tylko przerwami. Ostatni rok tylko nie było nic, ale mam nadzieję, bo ostatni było przed Bożym Narodzeniem, to było początek grudnia czy koniec listopada, na działce przy kole miałam też taki, jak to powiedzieć, trochę się denerwuję, bo nie ma jak rozmawiać się twarz w twarz. W każdym razie, co jakiś czas przylatują albo cygarem, albo dużym tym, takim spłaszczonym jajem, albo rakietą o trzech dyszach na dole. Niesamowici ludzie, wysocy.
piękni. Kobieta jest z tymi skośnymi oczami, jest głównym genetykiem lekarzy. Teraz w połowie stycznia chorowaliśmy, bo jestem po złamaniu ręki i mieliśmy coś robione, Przemek, mój syn młodszy, miał coś robione w plecach, były takie 2 na 3 centymetry grube jak ołówek, jakieś rury. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. No nic nie mogłam zrobić, bo jak mi naprawiali jeszcze poprzednio kolano, miałam wstrzykiwane do lewego kolana maść kolanową, bo miałam wyschnięta. Teraz było coś z płucami nam robiono. Miałam piszczel przecinany, też robione, bo ze szpitala, jak wyszłam chora, miałam duże kolonie paczorkowca. Strasznie chorowałam. Nikt mi z lekarzy nie chciał pomóc, każdy się wyśmiewał ze mnie, że jestem stuknięta. Są operacyjne ślady. No to tak wszystko powierzchownie wychodzi. Nie, ja wiem, bo to... A mam kontakty od 3. roku życia. Słuchaj, jest tego tak dużo, że zdaję sobie sprawę, że na skróty mówisz, jest ci pod tym względem trudno. Ja tutaj jeszcze w studiu, jak skończymy rozmowę, parę zdań dodam do tej historii twojej. Czy ty z dzieciństwa, znaczy ja bym chciał tylko, ponieważ ty mówiłaś w tych wywiadach w TVK Wrocław, które nagrywałem w 2000 roku, mówiłaś też w innych sytuacjach, czy możesz potwierdzić, że widziałaś, znaczy wprost powiem, no to nie jest tajemnica, chodzi mi o wiesz, kwestie związane z tym, że masz na przykład, czy twierdzisz nadal, że masz dzieci, że tak powiem, czy dziecko, które żyje nie w naszej rzeczywistości, tylko w innej. Tak, bardzo cię proszę. Czy to jest za trudne dla ciebie? Jeszcze jak na Mokotowie mieszkałam, to był 75 rok, już mi starszego syna porywali. Potem dziecko płakało, wszystko opowiadało, jak wyglądali w ogóle. Teraz moja synowa nie mogła mieć dzieci, miała duże kłopoty. Jak pojechaliśmy rok przed twoim, jak tam zacząłeś występować w Wylatowie, myśmy nie wiedzieli, gdzie co szukać, bo to już na równo północy pojechaliśmy. I stanęliśmy, jak się jedzie do tego pana, co tam byłeś, po lewej stronie jest duże drzewo. Myśmy czekali, były duże, potężne błyski po prawej stronie, czyli od strony zachodniej, jakby tam stać przy tym drzewie na tej drodze do Wylatowa. I przyleciał statek. Raptem wszystkie dzieci mnie usnęły, ja nie. Moja synowa, ja zawsze prosiłam, żeby pomogli nam, no to kazali właśnie przyjechać do Wylatowa tam, żeby udowodnić to. Wzięli ją, także od tej pory ma dziecko. No, ma ślicznego synka, potem bez problemu urodziła się dziewczynka. A były też poważne zalecenia i w ogóle. Rozumiem, problemy zdrowotne. Słuchaj. No i tutaj cały czas jest, że nam pomagają w leczeniu. Jak nam lekarze wyśmiewają się z nas i nie chcą pomagać, to oni tutaj przez drzwi, przez ściany przychodzą i naprawiają, jak to mówią, nasze zdrowie. No i powiedzieli tylko tak, żeby ludzie nie dorośli. Nawet jak synowi kręgosłup naprawiali. Byliśmy porwani na tym, za poligonem w lesie. Opowiadałam to wszystkim lekarzom wojskowej tej przychodni na Wacie, to się śmiali ze mnie i w ogóle. No, prosto dziecko mi chodzi, a chodził garbaty. No co będę więcej mówiła? Wiem, właśnie to jest prawda, tak, niech ludzie wierzą w to, bo to jest prawda. Elu, wiesz, chodziło mi tylko o to, żeby przypomnieć właśnie, że jesteś, że istniejesz, że niczego się nie wypierasz z tamtych historii, to powiedziałaś. Jak będziemy w Warszawie teraz, będziemy chcieli... Niesamowite to życie jest, dlatego, że jak ja w domu opowiadałam rodzicom, to nie dowierzali, bo moja tylko babcia mnie rozumiała, bo byliśmy obie porywane. No to matka powiedziała, że kupi plotę. W tobie jest dużo żalu w związku z tą sytuacją. Księża bardzo źle podchodzą. Ostatnio byliśmy wyzwani, że nas załatwią, że o UFO mówimy. To są bardzo niemiłe sprawy. W pracy miałam okropne przejścia. Syn ten młodszy w szkole tak samo. A szczególnie właśnie ci bardzo tacy zabici, jak to mówią katolicy, no i Jehowi bardzo plują na nas. Od demonów
No wiesz, to normalne są zjawiska. Nie przejmuj się tym tak bardzo. Słuchaj, będziemy w Warszawie, Elu, to weźmiemy kamerę i ponagrywamy na spokojnie, może najświeższe rozmowy. Tutaj mamy tutaj samą jakość głosu, więc nie chcę przedłużać. Chcę ci serdecznie podziękować, że tutaj powiedziałaś tych parę zdań. To jest strasznie długa historia i mają wielowątkowa. W każdym bądź razie dziękujemy ci, że dzielnie o tym opowiadasz, nie boisz się, że tak powiem, nie chowasz się na zasadzie, że nie chcę o tym mówić. Nie ale tylko się raz opluwa, no co będziemy mówić. No. Dziękuję ci bardzo w takim razie. No, nie denerwuj się. Jeszcze pytanie, halo? Paweł chciał zadać pytanie, jeszcze mój kolega, którym dyskutujemy w studio. Bardzo proszę o pytanie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór pan. Bardzo dziękuję za takie wspaniałe wystąpienie. Mam do pani jedno pytanie, jeżeli pani mogłaby na nie odpowiedzieć. Czy według pani, w pani ocenie, w pani odczuciu, te kontakty są dla pani negatywnym doświadczeniem? Czy w ogóle w takich kategoriach negatywne, pozytywne doświadczenie pani rozpatruje to swoje? Jakby chodziło o to, że to zjawisko w ocenie no nie jest takie jednoznaczne. A dla ciebie osobiście raczej pozytywne, chociaż tu wszyscy mogą na tym dyskutować. Elu, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Przyjedziemy z kamerą, zrobimy na spokojnie, jak się zgodzisz, nagranie, będziemy więcej czasu, lepsza jakość. Naprawdę serdecznie ci dziękujemy w imieniu wszystkich internautów i całego zespołu w studio. Pozdrów Przemka i drugiego syna. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiam. No, spotykamy się 11 marca na Gigancie w Naraszczosie. Zapraszam cię, jesteś gościem specjalnym tej konferencji, dobra? Dobrze, moim gościem. Dobra. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie, bo tego mi potrzeba. No, to się cieszę, że też jeszcze z nami tak chcesz rozmawiać. Dziękujemy ci. Dobranoc. No dobrze, dziękuję bardzo. No, to jest, wiesz, o widzisz, teraz mamy tą takie... Konkretne. Tutaj bardzo bez wysoko. Filozofii, bez szerszego kontekstu. Widzisz, że ale znowu uciekniemy. Rozsądna kobieta. Nie, ale rozsądna kobieta. Troszkę nerwów w tym wszystkim było. Ta chęć opowiedzenia nagle wszystkiego, co jest pół życia mi zajęło. Ale pamiętasz, mieliśmy doświadczenie wspólne niedawno, w listopadzie, u naszych przyjaciół z Zawód, tak, których serdecznie pozdrawiamy, bo na pewno nas oglądają. Na festiwalu filmów kontrowersyjnych. Pamiętasz tę osobę, która była, przysłuchiwała się naszym filozoficznym, różnym, kosmicznym dyskusjom i nagle opowiedziała historię, że od lat kwestie implantów, kwestie włączania implantów, to dla niej zupełnie... I ona na własnym ciele to odczuwa, tak, na własnym przykładzie. Tak. Ja byłem szokowany, ponieważ tutaj nie podamy nazwiska. Tak, nie możemy na pewno. Ale jest to osoba, z którą kilkakrotnie zapraszałem na pewną naszą cykliczną imprezę. Była tam w charakterze osoby, która mówiła o zupełnie innych rzeczach. Chociaż bardzo wartościowe z punktu widzenia tych niekonwencjonalnych technologii, prawda? Tak, to jest jasne. Tak. I nagle w przypływie takiego fajnego klimatu, tam nas było 10 osób, nie? Tej rozmowy, takiej już po imprezie, kolacja i tak dalej, zaczęła mówić o tym, co Paweł właśnie mówi. No i nawet powiem ci szczerze, że no czekam na kontakt z nią, bo chciałem ją na spokojnie. No właśnie, jej odczucie było raczej negatywne, że tak, jest to wbrew, natomiast tutaj mamy raczej tak, odbierałem i chyba dobrze odczułem, bo potwierdziła to pani, że jest to dla niej doświadczenie pozytywne. Jakby ocena w kategoriach dobro, zło, jak zwykle tutaj nam nie za bardzo, nam tutaj pasuje do tej sytuacji.
Ale w ogóle sam kontekst jest ciekawy, bo zauważ, to nie jest pierwszy taki przypadek. To jest przypadek, egzemplifikacja. Że chrześcijanie mają sobie największy problem, chrześcijanie, którzy wierzą w niepokalane poczęcie. No, pani mówi o niczym innym, tylko o tak zwanym niepokalanym poczęciu. Okazuje się, że to zjawisko jest powszechne, bo to nie jest jedyna osoba, która o tym mówi. Tysiące takich przypadków są w świecie. I tutaj ciężko mi nie przeskoczyć znowu jakby w technologię, jak to wszystko działa. Są ludzie, którzy starają się to rozpracować na miarę swoich kompetencji. Nie ma jednoznacznych wniosków. Ja wtedy No dobra, to co mówisz, bo właśnie fajną rzecz poruszyłeś i chciałem na moment jeszcze to... Bo tak, słychać u niej ten taki bardzo antykościelny jakby wydźwięk, ona ma dużą traumę. No. Olbrzymią traumę, ona przy każdej wypowiedzi o tym UFO to nie będzie, ona zawsze musi o to zahaczyć i wylać z siebie, to tak, to, że wojskowi, że psychiatrzy, psycholodzy, że ją tam wyśmiewano to raz, no i że żadnego oparcia w Kościele. To wynika z tego, że oni sobie nie potrafią poradzić w ogóle z tym problemem, mówię o Kościele, oni nie mają żadnej odpowiedzi na tę sytuację. Oni mają odpowiedź taką, tak jak mówiłem o biskupie Pieronku, który był w salonie Posadutka i ja miałem przyjemność kiedyś tam w salonie zapytać go publicznie w tym gronie, różnych tam profesorów i profesorów, co on o tym. I on powiedział tak, tam daleko zapewne życie inteligentne istnieje, Bóg jest tak duży, że dla teologii katolickiej nie jest to problem. Ale jak ja mówię, tak proszę, wtedy jeszcze był biskupem, nie kardynałem, chyba teraz ma, no, czy ksiądz biskup wie, że mi chodzi o to, że oni są tu i teraz. A to jest już przepaść. A to nie widzi perspektyw, żeby oni tu gdzieś znaleźli się. To jest coś innego. I oni pod tym względem tam mogą sobie być, ale tutaj ich nie ma. I to jest ta racja kościelna. I dlatego ksiądz nie jest w stanie pomóc takiej osobie jak Elżbieta. Od razu powie, może jakiś demon się opętał. No to jest typowe. To jest typowe. No wiadomo, że religia w jakiś sposób kanalizuje to archetypicznie, bardzo w podświadomości, głęboko ugruntowane jednak nasze przekonanie, że coś jest więcej wokół nas. A z drugiej strony, jak się oceniasz te zdjęcia, które obiegły naszą literaturę, wiesz, alternatywną, ufologiczną, nie pierwszy raz, że na swojej książce pokazuje po raz kolejny Igor Witkowski, pisze zresztą książkę Chrystus i UFO, zresztą będzie niedługo Igor też gościem naszym tutaj, bo książkę napisał nową, jest pretekst. Wiesz, pamiętasz te wizerunki, tutaj masz zwiastowanie Marii, to są średniowieczne czy też renesansowe czasy, kiedy malarze, którzy nie mają żadnej wiedzy o UFO, no nie mają prawa właściwie niczego wiedzieć, co my wiemy, i malują ci, jak tutaj Maria stoi, prawda, są to włoskie nasze obrazy, a tam jakiś promień świata ze statku kosmicznego tutaj jakby uderza ją w główkę, w sensie daje informację, zwiastowanie, że urodzisz Syna Bożego. Gdzieś tam w Deskania, Jugosławia też święte obrazy prawosławne jakieś tam latają w tych aniołowie w takich kapsułach wręcz mechanicznych. Ja już nie mówię o Starym Testamencie, bo chcę mówić o tym właśnie chrześcijańskim po Jezusie czasie, kiedy oni potrafią sobie tyle rzeczy pomalować przed 400 laty, które są czystą informacją o obecności UFO w doświadczeniu mistycznym. Masz też naskalnych, ale to są stare czasy. Dzisiaj, bo to jest kwestia narracji, rozmowy z tymi ludźmi z Kościoła, wiesz. Ja wiem, że się nie da porozmawiać. Specjalnie nie łudzę się nie liczysz. Uważam, że to jest pewien błąd. No, to jest takie nastawienie właśnie przyczyna-skutek. No, jeżeli wchodzisz komuś w jego świat przekonań, to staraj się uzyskać to pozwolenie, wtedy można starać się w miarę sensownie rozmawiać, bo w przeciwnym razie to niestety musisz napotkać na opór, bo system przekonań w każdym z nas jest bardzo mocno ugruntowany, bardzo mocno warunkowany i trzeba samemu chcieć to złamać. Jeżeli nie chcesz tego złamać, nie ma sensu przekonywać ludzi, że na obrazie z XVI wieku widzą spodek. Nie ma sensu. Nie ma, znaczy wiesz, co można... Może sens jest, tylko nie może tego być na siłę. Tak. I to trwa. To znowu słowa się. Tu sam fakt, że dwa dni temu tutaj kolega Jacek przyprowadził panią Elę z telewizji trwa. To było po tobie, że tu byłeś, ten następny dzień zdaje się. I myśmy sobie mogli powiedzieć, że my uważamy, że na przykład historia Starego Testamentu to są kontakty ludu Izraelitów z jakąś konkretną pozaziemską grupą. I pani niezbyt Ela, przyjemną. Tak, jeszcze mówię, że niezbyt przyjemną i dlatego odcinam Stary Testament od Jezusa i tej całego doświadczenia i ta pani jednak, no wiesz, no rozmawiamy, ona nie wychodzi nagle z tego miejsca, jednak wysłucha, nie zabierze w tej sprawie głosu, ale to już jest jakiś element zastanowienia się nad tym, co to środowisko nasze oferuje, jaki obraz świata i przeszłości świata. Mówimy tutaj o kwestiach, jakby obszarze czysto świadomym, tak? Ja już cały czas nawiążę do tych uprowadzeń, bo temat tych uprowadzeń i w ogóle tego, co się z nami dzieje w czasie snu,
to też uległo pewnej ewolucji, no głównie za przyczyną Roberta Monroe. Tak, niesamowita sprawa. Jego podróży... ucznia, przyjaciela Moena, ale Moena, tak. Monroe, jeśli chodzi o strukturę opisu tego, co się dzieje z nami, nie tylko w ogóle poza ciałem, ale w ogóle w nocy, to no, trudno tutaj nie znaleźć pewnych paraleli pomiędzy tymi uprowadzeniami, a tym doświadczeniem, o którym opisywał Monroe, tak? Pod wielkim wrażeniem jestem tego, co on zrobił. To jest wielka, to trzeba od razu powiedzieć, człowiek, który zaczął wychodzić z ciała, no, po 40 normalny, tak zwany normalny, przeciętny człowiek, dobry biznesmen, mający co robić w życiu. Biznes i spokojne wszystko, życie. Tak, spokojne życie, żaden jakiś frustrat, szczęśliwy człowiek, szczęśliwe małżeństwo. I nagle w dojrzałym wieku poświęca się analizie swoich doświadczeń. Tak? Wiele wniosków z tego wynika, każdy sobie sam musi wyciągnąć po lekturze, ale to, co jest obiektywnym faktem w tym jego twórczości, to nam się spina z tym tematem, to jest kwestia, że ktoś nad nami, z nami pracuje w czasie, kiedy my sobie smacznie śpimy. I mówię wyraźnie, że przy każdym głębokim śnie wychodzicie w rejony innych wymiarów, gdzie może się nawet uczycie, dyskutujecie, debatujecie. I w tym sensie właśnie nawiązuję do pani z telewizji Trwam. No nie wiadomo, co się z panią dzieje w nocy, więc no, tu różne... To każdy różne, z nas, tylko tak, to są różne czynniki. Jeżeli tak na moment żeśmy wyskoczyli do innego wymiaru, te programy o UFO wcale nie mają polegać tylko na analizie rzeczywistości, takiej gęstości typu trzecia gęstość, prawda, tak, gdzie ta materia jest twarda i ciężka, tylko mówimy też o światach bardziej subtelnych i wydaje mi się, że to, co Szomono napisał, dlatego to się tak długo trzyma, te paradygmaty u danych ludzi, ponieważ wychodzisz poza ciało, czy umierasz, no bo to jakby jest tylko odmiana, i trafiasz do takich rejonów rzeczywistości, gdzie twoi znajomi, poprzednicy, rodzina albo ci, co mieli podobne przekonania, dokładnie ten świat wirtualny stworzyli, dalej go kontynuują. No tak, no tam mają swoje kościoły, swoje ławki, swoje gabinety lekarskie. Terytoria systemów przekonań, który jest łamany. I on tam trafia dalej. I on dalej ma te same wyobrażenie, przekonanie. Ale jeszcze tam akurat właśnie ta kwestia, to już znowu uciekamy od UFO, ale musimy dokończyć ten temat. Wrócimy teraz do fizycznych UFO za chwilę. Bo tam jest ciekawy, główna myśl dla mnie jakby, bo przyczyna i skutek. Coś, co absolutnie dla mnie jest doświadczalną rzeczą, którą widzimy na co dzień, ale jakby w naszej rzeczywistości twardej, ten bezpośredni związek między przyczyną a skutkiem nie jest tutaj tak dokładnie weryfikowany. Natomiast tym, tak on opisywał w tych TSP, w tych teoriach systemów przekonań, przyczyna i skutek bardzo szybko możesz zobaczyć skutki swoich działań. Tam na przykładzie jednego chyba księdza pokazuje, który był takim twardym katolikiem i chciał do piekła zsyłać i zaraz on jest zsyłany do piekła, bo coś tam się dzieje z nim, nie? Ale dobrze, że o tym mówisz, bo mówimy o pewnych takich istotach, które żyją w takich wymiarach właśnie wydawałoby się energetycznych. Ja zaproponuję naszym tutaj widzom teraz kilka fotografii, które są tam przygotowane na panelu. To są fotografie w folderze Plazmoid w Przemkowie. Żeby właśnie, dla mnie te zdjęcia są absolutnie autentyczne. Dostałem kiedyś taki list, ja jej pokazywałem, wiesz, w tych, no, ja tu dla twojej potrzeby pokażę, a nasi koledzy z reżyserki, mam nadzieję, że wyświetlą parę zdjęć z tego właśnie, tego zdaje się, że już wyświetlają. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchaj, to jest gdzieś tam w Mazowsze, wiesz, człowiek po prostu był na spacerze, tam to widać, że jakiś tam kościół niedaleko jest i to, że tutaj masz takie plamy światła, słuchaj, to jest dzień, to widać, że to nie jest robione, zdjęcia nie są robione fleszem i to, ta kula była zwarta. Ona podleciała do niego, inteligentnie zachowywała się, tylko wiadomo, że na zdjęciu, ponieważ ruchy wykonywała, no to światło się rozlało, prawda, bo kwestia jest czasu ekspozycji, prawda. To było niezwykłe przeżycie dla niego, ale tak, no, ona się zachowała inteligentnie, więc masz plazmę, masz kulę światła, jeszcze mówiąc może bardziej po laicku, która do ciebie podlatuje i są miliony ludzi przeżyły takie rzeczy na świecie i ona się z tobą, że tak powiem, próbuje, nie wiem, dogadać, porozumieć, skomunikować, a przynajmniej ciebie obejrzeć. I może zeskanować, o czym ty nie wiesz, bo on nie pisał mi w tym mailu, że tam jakieś głębsze przeżycia były, może gdybym się spotkał z nim, wiesz, to jest gdzieś tam Mazowsze, to bym może więcej tych informacji uzyskał. Ale to właśnie jest bardzo, bardzo ciekawe, że te wielowymiarowe istoty w gruncie rzeczy nie muszą tutaj przybywać w formie takiej, że tak powiem, wiesz, kosmicznego pojazdu, ale mogą przybywać w formie jakiejś realnej energii, którą tutaj właśnie mamy. Widzę, że tutaj koledzy nam zaraz wystawią elektroniczny zegar, żebyśmy, że tak powiem, wiedzieli, czy też mogą być pytania z czata, no to wtedy oczywiście będziemy też reagować. Kiedy mówimy o takich dziwnych zdarzeniach, to są cudze.
Więc ja specjalnie mówię o tych formach inteligencji żyjących w takiej formie, a nie tylko tych pojazdów mechanicznych. To teraz też zaraz poproszę kolegów, że sam częściowo tu będę pewne rzeczy wyciągał. To są doświadczenia wylatowskie, wiesz? To są normalnie niesamowite rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ja osobiście tam po raz pierwszy w ogóle cokolwiek zobaczyłem. Tak, ja wcześniej to wszystko w filmach, teoria, książki. I kiedy tam pojechałem, kiedy zobaczyłem przez kilka sekund razem z 10 osobami, to było 12 lipca 2002 rok na Miedzy, około 23.15, po medytacji, która celem było wezwanie tych istot, żeby dały nam znak. No niby się nic nie stało, wyszliśmy, stajemy na tej Miedzy, tam już odłożyliśmy te kamery, to wszystko tak i nagle ktoś krzyknął właśnie, patrzcie, tam mamy 2 kilometry, mieliśmy horyzont, takie drzewa, wiesz. To ona niestety nie jest fotografowane, bo nikt nie był przygotowany. Ale ja to widziałem, tą kulę, która mogła mieć, nie wiem, może nawet 10, kilkanaście metrów średnicy, która normalnie wyskoczyła ci nad drzewa, rozeszła się, ściągnęła się w całość i schowała się, i to widziało 10 osób ze mną, wiesz. To była jakby ich reakcja na tą prośbę, dajcie nam znak, no po prostu, wiesz, byłem w szoku, że coś takiego się przydarzyło. I więcej, ja różne kule, te plazmoidy, tak jak tu na tym zdjęciu świetnym, dziennym, widziałem osobiście, nie sam, również w nocy, najczęściej w nocy, i mnóstwo ludzi je widziało w wylatowie, myśmy tego właśnie, wiesz, doświadczali. I przykładowo, ja, koledzy tam mają, ja tak mówiłem, dobra, kolegom mówiłem, że może tego nie wyświetlimy, ale mimo wszystko mi tak proszę, tam jest taki plik 15 lipca, kamera 3, taka strasznie seria dużych zdjęć, tak, takich olbrzymia seria, to z tych zdjęć jest 40-40. Wiesz? I to jest taki te zdjęcia z wylatowa, jeszcze raz ten folder przeczytam, 15.07.06, kamera 3. Tutaj pokazuję tobie, wiesz, jeżeli nasi koledzy pokazują, to cudownie, bo to jakby będzie. Słuchaj, tutaj jest słynne wylatowskie pole, wiesz, to jest pierwsze zdjęcie. To jest ta słynna Miedza, jest data 2006 rok, 15 lipiec, środek naszej akcji wylatowo. Godzina dokładna jest podana, wiesz. Powiem ci, dlaczego, co tutaj się dzieje. To by nie było nawet takie istotne, gdyby nie to, że po tym fakcie minęło około 5 minut, do bazy wpadła ta trójka ludzi, których tutaj widzisz, wiesz? One są też filmowo, ale filmów jest bardzo dużo. Ja tu przesuwam poszczególne fotografie. I koledzy też, niech prośba jest taka, żeby jeżeli można, to przesuwać. Tutaj tak bardzo szybko, bo każde zdjęcie to jest klatka, wiesz? Każde zdjęcie to jest klatka. U nich też jest każde zdjęcie klatka, mówię tutaj o reżyserce. I patrz, i to jeszcze pies tam gdzieś z przodu jest, wiesz? I to sobie nic się nie dzieje. Ci ludzie do nas przylecieli, po 5 minutach tego teraz zobaczysz. I nam powiedzieli, słuchajcie, przed nami przyleciała biała kula wielkości piłki siatkowej. Jeszcze mam to nagrane na wideo, wiesz, ich wypowiedzi. I ta biała kula wielkości piłki światkowej, tych 3 ludzi mi krzyczy, my lecimy, słuchajcie, mamy kamery, może sobie gdzieś na kamerach się tego, wracamy tylko do naszego studia tam w Latowie, bierzemy rejestrator, patrzymy, jest, oglądamy. I później to zostało, bo tak to by się zresetowało z czasem, po 24 godzinach i 48 byśmy już mieli autokasację, no bo to wiesz, jak to jest w tych sprawach przemysłowego monitoringu, nie? I teraz zaczynamy, o co to takiego, tam wielka sprawa, słuchaj, to jest wielka sprawa, zobacz tą kulę, na której styka taka biała kula tutaj po prawej stronie, prawda, tu jest raz, jedna klatka, nie wiem, czy koledzy zobaczą, tutaj 2 wskakuje jako jeszcze bliżej i teraz 3, następna już jest tutaj biała po tej stronie, prawda? Koledzy jak tak będą sobie powoli, to tą kulę podejrzewam po niej zobaczyć, jeszcze druga kamera to ją złapała, wiesz? To jest wielkość piłki siatkowej, więc widzieli w biały dzień, przeleciało to, wiesz, nawet na moment wydawało się, że gdzieś tam zatrzymało się, bo tutaj nawet dwie klatki gdzieś trzymało się, mi się trzymało przy nich. Niby nic, słuchaj, dla nas to jest rzecz zupełnie szokująca. Mamy 3 niezależnych świadków, którzy w biały dzień widzą kulę, która przelatuje, a my na wydaje swoim monitoringu. Wydaje mi się najważniejsze jest zdjęcie, to jest, bo jednak ludziom można wszczepić pewne wizje. Jest to możliwe, natomiast tutaj rzeczywiście na zdjęciach masz te kule. Tak, ale na zdjęciach tego nie jest. Mógł być refleks świetny, gdyby oni z kolei nie widzieli, to by się mógł posiłkować, wiesz, może to refleks świetny, ale kiedy oni mówią, że widzieli, do nas przylatują, tak, no to jest dość zastanawiające. To jest prawda. Dla mnie to jest nie do podważenia, tak, wiesz, możesz mówić, słuchaj, już oszukałeś mnie, dobra, możesz powiedzieć, oszukałem cię, ja cię nie oszukałem, kamera cię nie oszukała, to są autentyczne nagrania. Więc tylko dlatego, że wywołałeś ten problem, to mi się to bardzo tutaj przydała, ten folder, wiesz. Bo ja zaraz nagramy też, pokażemy też już niedługo rozmowę z Bolkiem Kulą, którym nagrałem dzisiaj, który też widział osobiście w moim też otoczeniu podobne zjawiska nieraz i nawet się udało gdzieś tam kamerą ją w nocy też zarejestrować naszą. Więc pytanie polega na tym, jak to możliwe, że podlatuje do ciebie byt, jakiś inteligentnie zachowujący się, wiesz, no w postaci plazmoidu, bo tak mi się to byłoby najlepiej powiedzieć, to jest plazma dla mnie i widać, że zachowuje się inteligentnie. Znowu kłania się pana Robert Monroe, może właśnie. No wiele rzeczy nam się, wiele rzeczy nam się tutaj kłaniają nam się ograniczenia naszej percepcji.
słynny już mój ulubiony Castaneda w usta Don Juana, tą opowieść o wietrze, że to, co tam dmucha nam w głowę, to ty to nazywasz wiatrem, bo tak jesteś nauczony i tak to widzisz, to wcale nie musi być wiatr. Także tutaj percepcyjnie odbieramy nasz program, nasz software, który mamy w głowie, może nam pokazywać, że to jest kula plazmy. W rzeczywistości według innego oprogramowania to może być jakaśkolwiek inna istota. No oczywiście cały czas zagrożeniem dla nas, gdzie łatwo jest nas oszukać, nas jako nie tylko tutaj nas siedzących, ale w ogóle ludzi, jest kwestia tego rodzaju, to są to mogą być to ograniczenia wszczepiane nam poglądy. Ludziom łatwo jest wszczepić pewne wizje i są specjaliści, którzy to robią. I to też trzeba brać pod uwagę. Z chęcią ci opowiem o takim wszczepieniu, które przeżyłem na własnej, znaczy byłem z bliska tego i nawet w książce, którą w tej chwili kończę z koleżanką pisać na temat wylatowa, jest tam cały podrozdział. Tymczasem mamy pytanie, kim jest UFO, czy jak pan twierdzi obcy z kosmosu, czy mutantych i teraz eksperymentów. No tak, no to jest ten problem. Jak masz za dużo wiedzy, to ci teraz, no mów, proszę bardzo, jesteś gorszy. Nie mam pojęcia, to jest tak szerokie pytanie, no mutanty hitlerowskich eksperymentów. No to Kicie o tym mówi. To tak, jest fachowcem, ale oni chyba, te mutanty, tak według niego, z tego co wiem, tu głównie zostały jednak wśród nas. Pod ziemią musieliśmy gdzieś są tutaj wokół nas. Takie więc... odmiany czupakabry, nie? Tak, nie, tak, pytanie tak. Jest poważne, bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że w tym sporze, bo jest ten spór, na temat tego fenomenu UFO, jest taka gałąź, taka grupa ludzi, którzy mówią tak, no dobra, no macie rację, to UFO to rzeczywiście jest pewna rzeczywistość, przepraszam, takie powtórzenie, to jest realium, ale to pochodzi od nazistowskich czasów, kiedy oni zbudowali ziemskie UFO, gdzieś to nawet może przetrwało, może rozbudowali, więcej ziemskie mocarstwa to przejęły, typu USA, Rosja też, więc poszło to w tą stronę, więc macie rację, ale to w ogóle nie ma pozaziemskiego charakteru. I to jest według mnie taka opozycja wobec tej naszej hipotezy pozaziemskich źródeł, tych UFO, która jest najmocniej, że tak powiem, ma największe szanse przetrwania. Bo ona wiele racji nam przyznaje, prawda? Proszę bardzo, no lata, tak wygląda, wszystko macie rację, ale panowie, chwileczkę, zagalopowaliście się. Tutaj mamy tu hitlerowskie nazwy, wiesz. A czy nie uważasz, że tak, wiesz, na czym polega problem? No dobrze, my wszystko wiemy, znaczy wszystko, my dużo wiemy o hitlerowskich, nazistowskich UFO, bo mamy od tego kwietnia, mamy go Witkowskiego i jeszcze paru innych fachmanów na świecie, dobrych. No to jest rozwodniony przekaz. Dobrze, ale nie kwestionujesz tego, że mieli tą technologię, mam nadzieję, że oni mieli technologię. Znaczy, wydaje mi się to bardzo, bardzo prawdopodobne. A czy zakładasz, że stworzyli ją sami, czy też byli inspirowani przez pewne pozaziemskie właśnie środowiska? Też prawdopodobnie zakładam, że to jakby nawiązujemy do tego, co mówiliśmy wcześniej. My wszyscy możemy być może jesteśmy inspirowani przez kogoś stamtąd, tak, przez różne siły i nie można wykluczyć, że Adolf Hitler też był inspirowany, jego koledzy, zresztą ich fenomen zresztą przetrwał, to też Kwiecień doskonale opowiada to Alex Jones, tak. Jakby ten nazist, który był, równolegle rozwijał się w Stanach Zjednoczonych i jakby został przetransformowany do tej klasy politycznej Stanów Zjednoczonych po wojnie. Co więcej, no, eugenika na przykład powstała w Stanach Zjednoczonych, tak jest, a Niemcy tak jest. W tym sensie te mutanty posthitlerowskie rzeczywiście mogą być we władaniu czy w dalszym technologicznym udoskonalaniu sił głównie amerykańskich, więc to całkiem może być słuszna diagnoza, ale to chyba nie wyczerpuje tematu. Nie, oczywiście, to tylko musimy sobie tak, no nie przykro nam, że skaczemy, ale to się inaczej nie da i tak staramy się, że tak powiem, no, skakać w miarę czasami głębiej niż tylko powierzchnia, bo teraz zadam pytanie. Ja spotkałem się chyba raz czy dwa razy w życiu z taką lokacją, jak już rozpoznajemy te, wiesz, znaki drogowe, jak o, nazistowskie UFO, w porządku, już tam wiemy, w porządku, dobra, skąd to pochodzi, dobra, czy mamy jakiś klucz do pozaziemskich, wiesz, konstelacji gwiezdnych, które my jakoś tam kojarzymy, czy my możemy powiązać, prawda? I występuje to na przykład w tej całej narracji nazi UFO, pojęcie Aldebaran. Ja się spotkałem, kiedy Gerd Burde był w Polsce w roku chyba 1990, może 1, 2, 3, bo wtedy wydaje mi się, że był we Wrocławiu na konferencji i widziałem go i też film jakiś tam sobie obejrzałem, jego solidny UFO, czytelnica III Rzeszy. Dobry film, dlatego czy to może rewelacyjny. Jeden z pionierów jakby odkrywania prawdy w tej kwestii, jako dziennikarz, on też miał spotkanie z UFO, to mu zmieniło jakby życiorys. I on właśnie pokazywał na pewne dokumenty świadczące o tym, że te takie ezoteryczne grupy, tam Ortisz, wiesz, gdzieś tam Wiedeń, jeszcze prekursorzy, że tak powiem, tego hitleryzmu, prawda, nazizmu, że oni mieli kontakt z cywilizacją pozaziemską i tam padło słowo Aldebaran. Ja pamiętam kiedyś w takich różnych swoich wykładach podkreślam taki wątek, bo kiedy drugi raz spotkałem się jeszcze z tym wątkiem. Otóż wydaje mi się, że to miało związek z starożytnością i z mitami greckimi, kiedy gdzieś sobie przypomniałem,
że jest taki pasus, wiesz, w tych mitach starożytnych, chyba greckich, kiedy wyskakuje problem konfliktu między Plejadami, bo Plejady też były takim kontekstem, tak. I że córki Plejad, my nazywamy popularnie Plejady córkami, bo to jest te 7 gwiazd, prawda? One są jakoś tak nazywane jako płeć żeńska, córy Plejad ze starożytnej mitologii wzięte, się mówi córy Plejad, uciekały do Zeusa przed zakusami Aldebarana. Ten Aldebaran znowu tam się pojawił jako taki właśnie wrogi troszkę pierwiastkowi też może rzymskiemu. To się tam spina tylko, to jest, ale ten wątek, który ruszasz, czyli jakby odnalezienie tych śladów w mitologiach, tu grecka mitologia z całą pewnością jest zastanawiająco ciekawa, to jest temat jednak absolutnie chyba zasługujący na osobne potraktowanie i mamy u nas w kraju kilku, wydaje mi się, całkiem nieźle przygotowanych postaci, którzy to przeanalizowały i myślę, że przez godzinę, półtorej tylko o tym mogą mówić. Dzisiaj nasz pierwszy program na temat UFO w tym studiu jest też po to, żeby wywołać wiele ciekawych wątków, a potem będziemy je rozwijać poszczególne na jeden odcinek spotkania. Miejmy nadzieję, że ci, co nas oglądają, a nie są jakby stałymi bywalcami różnych przestrzeni internetowych, być może się zainteresują. Tak, ja teraz zaproponuję, ponieważ zapewne przeniesiemy się tu jeszcze z pewnymi wątkami, jeszcze chciałem troszkę o tych wojskowych porozmawiać i o tych sprawach, ale za czym z Wylatowa odlecimy, to chciałem tutaj z Bolka Kule, rozmowę, która trwa tutaj, popatrz, no ile tam jest, do 10 minut. Ale to nie jest ten film, co był zrobiony. Nie, to nie film, to jest tylko rozmowa telefoniczna, rozmowa przez telefon, dzisiejsza. Wylatowo, wiesz, jest takim doświadczeniem, otworzymy może... No ten film doskonały, nie wiem, czy będziesz miał możliwość go puścić tutaj w ramach niezależnej telewizji. No tak, tylko on jest bardzo, bardzo długi, prawda? Więc... Doskonała produkcja nasza, polska, więc narodowo możemy wspierać patriotycznie. Zaraz tylko tutaj, wiesz, jeżeli można... Witamy dzisiaj na połączeniu telefonicznym Borek Kula, osoba dobrze znana wszystkim internautom, szczególnie tym, którzy sprawę Wylatowa dobrze znają. Dzwonimy specjalnie po to do Bolka dzisiaj, ponieważ w piątek naszej niezależna.pl już studia nadawanym programie, to jest jakby nowy rozdział w historii i stąd chciałem poprosić Bolka o zaanonsowanie jakby swojej obecności, bo o to go poprosiłem, żeby co jakiś czas był obecny w naszych programach. I robi świetne rzeczy, jeśli chodzi o montaż filmów. I masz też pewne informacje dla nas, Bolek. Tak jest. Witam Januszu, witam się serdecznie. Na początku to chciałem powiedzieć, że podoba bardzo mi się postęp studio, które właśnie tam realizuje w Janusze Wrocławiu. I jest to bardzo pozytywny krok. I trzymam kciuki za całą tą inicjatywę. Oby tak dalej. I jeszcze lepiej szło. Tak, no jeszcze pracujemy, tak, doskonalimy. Tak. A powracając do tematu, jeśli chodzi o Wylatowo, to mogę powiedzieć jedynie to, że jestem na etapie zbierania materiałów filmowych, jaki sam zrealizowałem w latach, między innymi 2003-2010. Oraz tych materiałów, które docierają do mnie z różnych miejsc, mieszkańców Wylatowa, osób, które tam przybywały. Może takie coś na krótko, dlaczego to robię, po co to jest? Materiał, który właśnie zbieram, przygotowuję do mojego właśnie prywatnego w sumie filmu, który pokaże w skrócie pewne niuanse Wylatowa, niedociągnięcia, gdzie z przykrością mogę stwierdzić tak naprawdę, że nie wszystkie sprawy, które tam były uważane za fenomeny występujące, czyli tam latające kule, piktogramy i tak dalej, były tym, o czym każdy chciał, że były, po prostu. Niestety nie. Były tam drastyczne pomyłki, również wśród badaczy, po różnych pomiarach, badaniach, które to wychodzą po latach tak naprawdę, na spokojnie, bez tej takiej, bez tego opatrowania się tym zjawiskiem wtedy. Że na spokojnie dopiero dostrzegamy to, co nie było w tym momencie też widoczne. I muszę powiedzieć naprawdę, z przykrością, że to mimo wszystko, że Wylatowo nas wszystkich połączyło, bo nikt nie zaprzeczy, że to miejsce nie było miejscem, gdzie mogliśmy się wszyscy spotkać. Można powiedzieć, spotkała się ta nawiązka dzisiejszego ruchu New Age, takiego można powiedzieć w skrócie, ja bym to powiedział. Czyli wszystkie ezoteryka, ufologia, parapsychologia, wszystko to związane jest z tym światem ukrytym, nieznanym. Tam między innymi Wylatowo dało nam szansę, aby się poznać osobiście. Tak, i to było miejsce, było miejsce bardziej niezwykłe pod tym względem, że dało nam szansę wspólnych rozmów, takiego powiedzmy troszeczkę biesiadowania czasami wieczorami, pomijając te obserwacje nocne,
To było chyba najbardziej istotne, bo po tych właśnie kilku latach wspólnych spotkań można było się poznać. Tak, to jest ta funkcja społeczna, ale ponieważ, ponieważ chcecie tylko tutaj, ponieważ dzisiaj w audycji chcę pokazać ten film, który odkryłem w swoich zasobach archiwalnych, mały fragment zapisów wielogodzinnych, dokładnie 2004 rok, pola pod Wylatowem, teatrol UFO, w którym jest Bolek Kula, jest między innymi Ewa Maj, jeszcze jej koleżanka, jestem ja, jeszcze ktoś. I ty widzisz, bo to jest to, co z kolei jest prawdą, to, co nie można podważyć. Jest ta scena. Przypomnij, bo ja puszę ten film teraz dosłownie, na którym zapisałem mi się niezwykły plazmoid, który przeleciał przed naszymi oczami, z tym, że ja tego nie widziałem, a ty widziałeś to na własne oczy. To jest jedna z najbardziej wiarygodnych nagrań dziwnych rzeczy, które działy się w Wylatowie. Jak ty to pamiętasz? Znaczy, może ja zacznę nie od tej, od tej właśnie sytuacji, ale od innej. Przeglądając materiały filmowe, napotkałem na kilka nagranych przez Telewizję Polską, gdzie są wypowiedzi tak zwanych ultrafioletowych rozbłysków na niebie i pojawiających się kul. Ja to samo widziałem, będąc z tobą na jednym z patroli. To było bodajże Targownica, żeby tutaj nie skłamać, to koło Wylatowa taka mała miejscowość. I siedzą wtedy w samochodzie na przednich siedzeniach, tutaj akurat przysnąłeś na chwilę, a przede mną akurat spadła, nagle pojawiła się, spadła rozżarzona biała kula i jakby fleszem zakończyłaby swój lot i znikła. I to było też takie coś no, niezwykłego, chociaż nie udało się tego udokumentować, ale na innych relacjach osób mogę się twierdzić, że nie był to jakiś wid, coś takiego. A powracając do plazmoidu, no to jest podobna sytuacja. No na pewno tam występują kule, no powiedziałbym, że no nie, pochodzenia, które no nie znamy na jakiejś no, w nauce, no bo nie mogę określić tego jakoś tam na podstawie tego, co się uczyłem w szkole, no bo to nie można do niczego innego przyłączyć, to nie jest ani kulisty, no bo no, to nie jest, ani jakiś inny obiekt, ani owad, ani zwierzę, ani jakiś samolot, no jest to obiekty, są naprawdę na pewno inteligentne, to są byty, ja sądzę, że to byty jakieś żywe. Tak samo jak ja widziałem ten plazmoid, to trwało kilka sekund, to była sekunda, może dwie, no to proszę sobie pomyśleć, jaka to musi być prędkość poruszania się tego obiektu, nazwijmy to obiektem umownie, jeśli on potrafi przelecieć obok nas, bo to było wokół nas ma nawet okrążyć, z taką dużą prędkością, że mało kto to jest w stanie zarejestrować. Ja tylko kątem oka zauważyłem wtedy, że coś akurat przelatuje. I mówię, patrzcie, biała kula. I tylko na tym się skończyło. No, a tak było 17 lipca na tej szosie wylatowskiej, kiedy wracali się z patrolu, to był też 2000, wydaje mi się, 2004 rok. I wtedy żeśmy, ja widziałem najpierw plazmoid wielkości gdzieś metra półtora, a ty widziałeś potem malutki, który wyskoczył z miejsca, gdzie tamten się schował. Tak jest. To mogły być te same obiekty, dokładnie, ale to mogę powiedzieć, że no nikt nie uwierzy, to jeśli sam nie zobaczy. No to trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Może to są jakieś rodzaje eksperymentów prowadzone, nie wiem, jakieś może wojsko, służby. Albo no, to, się, tak mówiłem... to, no dobra, ja mam inne zdanie. Plazmoidy nie są ich produktem, takie jest moje zdanie, ale to nie o to chodzi. Ale ja tutaj, bo ja jestem otwarty na wszelkich hipotezy nawiązane w Wylatowe. No to nie można odrzucać jakikolwiek, bo nie ma podstaw, żeby ją negować. I z drugiej strony, żeby ją utwierdzać. Także bądźmy otwarci na wszystkie, które są nam dostępne pod ręką. Tak, pamiętam tą sytuację, o której mówisz, czyli właśnie przechodziliśmy przez drogę krajową, to Poznań, która przebiega przez Wylatowo. I jak wspomniałeś, ty widziałeś, jak ta kula wleciała, duża, do centrum Wylatowa. Tak. Ja nie widziałem, no idziemy dalej i po chwili, ja robię tą samą kulkę na mnie, to widzę, ale już kilkanaście razy mniejszą, która przelatuje nad naszymi głowami. I przelot tej kuli, to trwało dosłownie też kilka sekund. I aż mi zniknął gdzieś tam za horyzontem. To są właśnie te niesamowite historie, Bolek, i cieszę się, że tutaj to wszystko pamiętasz, bo pokazując te wszystkie błędy, te całe takie nasze, takie nie tylko i różnego typu jakieś tam niepotrzebne epatowanie się fałszywymi informacjami, czy też wynikami pomiarów, które były kompletnie nieprofesjonalnie robione, no to i to trzeba pokazywać, kto to robił, jak to robił, gdzie to wychodziło, też mam troszeczkę takich dokumentacji, no ale też była prawda. Prawda jest taka, że tam coś działo się nadzwyczajnego. To była prawdziwa tajemnica i ciągle jest. Jest cały czas na pewno tajemnica. Ja tylko chciałem powiedzieć taką moją uwagę, sugestię, bo pojawiały się w rejonie Wylatowa tajemnicze dziury w ziemi.
Tak. Jedno w Dąbrówka, tu koło Mogilna, tak. Drugie tam Mijanowo, to wszystko jest gdzieś w granicach 10 km od Blatowa. I Stawiska, to jest jeszcze bliżej Blatowa, to tak. Najmniej o trzech dziurach ziemi ja no wiem. I tak sobie gdybałem ostatnio, myślałem, kto po co robił to. Nie chcę tam jakoś to przyklejać do gazu łupkowego, który wydobywany, ma być wydobywany w Polsce, ale te odwierty, które były, ja tam też bym tam przecież w ziołach ziemi, mogły właśnie służyć podobnym celom, czyli badaniu po prostu gleby i co znajduje się na danej powierzchni, ale też kto to robił, po co. No pamiętajmy tylko, że to, co było w Dąbrówce, tam, gdzie Adam Piekut znalazł na polu, tego takim podspegierowskim polu, to było w zimie, tam nie było żadnych śladów dojścia do tej dziury, a to był śnieg, który to, że, a w nocy wisiało tam UFO nad tym terenem. Tak, właśnie. Trójkątny obiekt. Ja pamiętam, byłem wtedy, jak to relację nagrywaliśmy, to był trójkątny obiekt, często znany, znaczy podciągany pod te wojskowe, samoloty. Nie, jasne, nawet gdyby, ale to nie było robione metodą klasyczną. Tak? Nie, no na pewno nie było klasyczną robione. Właśnie tu jest tajemnica, no i też w Latowo, znowuż krąg w Latowa. Dlaczego w takim małym otoczeniu, centrum to wszystko się dzieje, nakłada się kilka różnych zjawisk. Może ktoś chce przykryć jakieś właśnie badania poprzez kręgi zbożowe, bądź odwrotnie. No ja jestem otwarty na wszystkie hipotezy, zbieram materiały filmowe, i chcę powiedzieć, że będę udostępniał. Fantastycznie, i właśnie o to chodzi. Z tego się bardzo cieszymy. Co jakiś czas, w związku z tym mam nadzieję, że będziemy się łączyć, bo jak coś dasz na swoje konto YouTube'a, to wtedy powiedzmy kilka zdań do nas telefonicznie, prawda? Czy jak przyjdziesz, to w ogóle nagramy jakieś fajne rozmowy w studio. Także o to nam w tym wszystkim chodziło. Tylko jeszcze na koniec powiem jedną rzecz. Chciałbym tak zakomunikować, żeby nam nikt się nie obraził, jeśli zobaczy na materiale filmowym, mówię o osobach, które tam kiedyś były, że no, pokazane są taki, a nie inny sposób. Chodzi o obiektywne spojrzenie na sytuację, tak wspomniałeś. No, badania, które były tak robione, że nie można nazwać tego badaniami, a jakimś partactwem, no, tak, no, nie ubliżając nikomu. No, trzeba pokazywać prawdę, tą ciemniejszą tak i tą jasną. Ja osobiście nie mam najmniejszych też oporów, gdy tam sam też gdzieś się mogłem egzaltować czy coś. No po prostu takie jest życie i wiesz, co prawda, to prawda i nie ma tutaj co marudzić. Bardzo dobrze, cieszę się, Bolko, z tego. Jesteśmy w kontakcie, zapraszamy do Wrocławia jak najszybciej, będziesz mógł przyjechać. No i w takim razie życzymy tam też, żeby w tym Latowie coś się działo, no a poza tym ma być w czasach w Latowie z UFO, także cieszę się, bo to będzie w Kłezdawie zaraz obok, także będziemy wreszcie mogli wrócić do starych czasów, jeszcze raz wszystko przeanalizować przez ten tydzień czasów z UFO właśnie koło Wylatowa. Właśnie chodzi o te czasy UFO, to mogę zachęcić, bo będzie dużo atrakcji właśnie w tym kompleksie, w którym będziemy wypoczywać. Będą osoby, które będą przebywały. No. Ja już chyba tam opisałeś dokładnie, nie wiem. Jeszcze nie ma banera, ale bo właśnie to czekam, aż mi ktoś baner zrobi w czasy z UFO, z datą i wiesz, informację napisze, ale to już na dniach się nam chyba to uda. Dobrze. Dzięki ci bardzo. Dobrze. Tak, to jest Bolek Kula. Mam nadzieję, że tak mimo, że to było tak na komórkę, to mogli się to wszystko jakoś dobrze odsłuchać. Widzisz, Bolek to młody chłopak, który tam jest jeden z bohaterów też naszej książki i naszego filmu, który oglądałeś, chociaż tam może bardziej w tle. Mówi, jak widzi, o dwóch rzeczach. O tych wszystkich nieprofesjonalnych zachowaniach badaczy, które teraz chcą to zebrać z tego swojego materiału i pokazać. No i oczywiście przyznaje, że sam widział te plazmoidy, prawda, w mojej obecności i to on wie, że tam się zdarzyły wielkie rzeczy w Latowie. Takie bardzo mądre spojrzenie, wiesz. Z jednej strony tak, to jest wszystko prawda, bo widziałem, dotknąłem, a tutaj partacka robota, może te piktogramy, nawet nie wiadomo, kto zrobił do końca. Wiesz, znasz teorię, że wszystkie piktogramy zrobione są przez ludzi. Leszek na przykład. Tak. To Leszek Haja na David.pl bardzo podjął trudną misję wybicia nas z systemu przekonań, że piktogramy to jest taki powszechny sposób komunikacji cywilizacji pozaziemskich. Odwalił kawał dobrej roboty. Oczywiście zbiera cięgi od wielu postaci, którym jakby zburzył pewien mit. To jest właśnie to, co mówiliśmy wcześniej. No, trzeba się zmierzyć z tym, że część tej rzeczywistości, którą eksplorujemy, tę alternatywną rzeczywistość. Jest efekt naszej projekcji. Projekcji może być. I akurat trzeba mu oddać cześć i chwałę, że dużo konkretnych argumentów zawarł. Trzyma fason, nie daje się prowokować do różnych wycieczek osobistych. Warto to sobie, zachęcam wszystkich na david.pl, na forum jest temat, który rozwinął Leszek Haja i tam podał no,
dość mocne argumenty i trzeba się raczej chyba zgodzić z tym, że większość tych piktogramów to jest jednak dzieło postaci czysto ludzkich. Rok, tak. Ja to powiem, jak ja się z tym tematem zetknąłem w różnych fazach i momentach. Pierwsza taka głośna historia to był 2002-2003 rok, kiedy świat obiegła informacja i to Chandler Ford zrobił taki materiał super prowokacji, używając tych crop makersów, więc tych twórców kręgów, do wykonania kręgu jakiegoś fajnego. Tam ci badacze typu tam Colin i inni oczywiście się zapalili, tam takie analizy, wiesz, super, wiesz, ohoho. A następnie ci sami chłopcy wykonali, wiesz, w trójwymiarze, w zbożu wizerunki tych dwóch dziennikarzy, bo tam dziennikarka, dziennikarz, dwóch postaci, dosłownie głów, które są pięknie, wiesz, odzorowujących ich tutaj fizjonomię zbożu, więc lepiej już nie trzeba. Więc to na kolana powalili całą, że tak powiem, tą ideologię w środowisku alternatywnym, no, że to czym bardziej skomplikowany piktogram, tym jest pewniejsze, że zrobiły go istoty, no, z innego wymiaru, spoza świata. To było takie pierwsze uderzenie, myśmy się bardzo szybko zorientowali, że o cholera, jeszcze wtedy doświadczeń dużo nie mieliśmy. Pamiętaj, że w 2000 roku po raz pierwszy piktogram powstał w Wylatowie, na nikim nic nie było wrażenia. Ja sam byłem w 2000 roku na pierwszym piktogramie, który był tutaj na Dolnym Śląsku. Natomiast pierwsze to Pigrza, gdzieś tam, wiesz, tego typu Rzeszowszczyzna, coś tam, to są jakieś tam, wiesz, myśmy nie mieli doświadczeń. A potem powiem ci, wielka rzecz, którą też tak do mnie dotarła, bo Leszek Haja wtedy tam jeszcze jakby zdobyło dopiero wiedzę w Latowie, on teraz to ładnie zrobił z zachodnich tego. Tak, tak. Przyjechał do nas do studia w 2006 roku, Waldek Czarnecki to zaprosił, Jan, myślimy do niego Jan, niemiecki pasjonat, badacz tych rzeczy. I on w studiu zresztą wylatowskim, mamy cały archiwum tych wiesz, audycji. Mam nadzieję, że zdążymy tutaj dzięki studiu w ogóle też wystawić osobny dział, czy wspominałby z tych audycji sprzed, wiesz, wielu lat. I on tam po prostu powiedział tak, całą swoją historię, jak wierzył w piktogramy, jak jeździł z tymi grupami, a potem po prostu jak się dowiedział, że praktycznie, że biorąc wszystko to, co jemu pokazywano, to oni się do tego przyznali, że oni to zrobili. I to trwało czasami przez wiele lat. I jak go zapytaliśmy, słuchaj, czy któryś z tych piktogramów to widziałeś, to masz wiedzę o jakimś, co jesteś pewny, że tego ludzie nie zrobili? On mówi, że nie. Zanim to też dotarło. Mieliśmy problem, tak, a my tu w Latowie siedzimy, czujesz? Tak. I my mamy ten totalny monitoring, ale po co mamy ten monitoring? Mamy dlatego, ponieważ mamy świadomość, że ludzie robią piktogramy i mówi tak, no cholera, złapmy tych ludzi. No przecież to nie to, nie musi to być. Jedno, żeśmy byli pewni, że nawet gdyby ludzie robili te piktogramy, to plazmoidy, nie ma dyskusji. Obserwacje UFO masowe przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Latowie, gigantyczna dokumentacja zrobiona w dwie wakacje, to po prostu przerosło nasze wszelkie oczekiwania. Więc masz taką rzeczywistość. Z jednej strony bite, niepodważalne, własne obserwacje, relacje zwykłych ludzi, którzy się otwierają przed tobą, tak, czasami to anonimowo. W tym filmie genialne to wychodzi, wiesz, tak, i wiesz, tak, że tak jest i nie możesz, a z drugiej strony masz takie relacje jak Jana, potem te analizy współcześnie, no mamy refleksje, jak Leszka Hali, gdzie byś nie spojrzał, no i masz to w Latowo. I teraz też mamy taką historię, że zgłasza się ktoś z naszych znajomych, to było 3 lata temu, 2, może mnie pomyli, może 2, i ci mówi, słuchajcie, ja znam kogoś, kto robił te piktogramy wszystkie, rozumiesz, w Latowie. Nawet te ze strefy zero, bo to, że my mówiliśmy fizycznie, słuchajcie, ten piktogram poza strefą zero, robiony przez ludzi 2004, pokazaliśmy, myśmy mieli doświadczenia, my wiemy, co to znaczy zrobić piktogram, bo też myśmy sami ćwiczyli robić na oczach kamer te piktogramy. To nie jest tak, że nas łatwo oszukać, co nie znaczy, że nie można. I teraz stoimy przed takim oto wyzwaniem, czy wszystkie piktogramy ze strefy zero zostały zrobione, powiedzmy, przez człowieka, który został wskazany, bo dzisiaj łatwo powiedzieć, słuchaj, ja zrobiłem te piktogramy. Ja się pytam osoby, która doniosła nam o tym, a masz jakieś zdjęcie, a masz jakiś dowód, ślad tego, że tam no nic, nie ma nic, no to tak, to ja też mogę powiedzieć, że ja zrobiłem wszystkie piktogramy. I my teraz zadajemy sobie pytanie, czy w 2004 roku, tutaj nie wiem, czy koledzy na przykład mają takie zdjęcie, gdzie jest folder pod tytułem kręgi 02, kręgi wylatowo, zdjęcie perspektywa. I tutaj mamy to słynne zdjęcie 2004 rok tego piktogramu. Wylatowo cały czas, tak. Który też miałby być robiony przez ludzi. Myśmy mieli wtedy monitoring, wiesz. Nie ma czasu, żeby pokazać tą całą historię. W książce to wszystko będzie. I teraz tak, wiemy jedno na pewno, że w tym miejscu, żeby zrobić te 30 kręgów, było około 40 minut czasu, ponieważ ostatni w nocy patrol, który jedzie tą szosą, tutaj ja internauci podejrzewam, że zobaczą tą szosę, tam samochody stoją, to jest ta słynna szosa właśnie Gniezno i Inowrocław. Sporo osób, żeby się i tu samochody nasze jeżdżą, oświetlają to i mówią nam świadkowie, że to oświetlali, że my na kamerach też mamy tych ich przejazdy do świetlań, co nie zauważyli tego dużego kręgu, już no nie wiem. I sobie mija 40 minut, 40 może 5, my już później jak się robi szarówka, trzecia, 15, 20, już ta, wiesz, noc schodzi i my zaczynamy widzieć na kamerze już, no bo to jest nagrane, wiesz, ten krąg główny z tej naszej nagrania, cholera, to ten już jest,
o tej godzinie, 3:15-20, tutaj 2:40 był ostatni patrol, no dobra, godzinę, no cholera jasna, godzinę, to wszystko tak ładnie wyłożyć. Więcej, jesteś jako pierwszy w piktogramie, jestem tam, sprawdzam, wiesz, no widzę miejsca, cholera, oni tam doszli, kiedy nie zburzą, nie obruszą tej ziemi. No można, są poduszki, wiesz, kurczę, no 40 minut, godzina, niech będzie. Ja wiem, jak się długo robi piktogram, jeden taki duży, to można by zrobić, nie wiem, w pół godziny, może wiesz, jakbyś nie zauważonym, to był czas wielkich, olbrzymich, jakby to być, działań patrolowych, tam chodzą ludzie cały czas. I przez te wszystkie lata ani razu nie udało się znaleźć sytuacji, w której ktoś przerwał robienie piktogramu, bo ten, ktoś powie tak, no tak, ale ten, kto to robił, czy tam z bratem, to mieszka dosłownie przy bazie, przykładowo, tak? Albo mieszka obok bazy i mógł wszystko patrzeć, kiedy są patrole, czy no, nie, zazwyczaj. Może, to, gdyby się nawet okazało, ja powiedziałem tak, no dobra, co z tym zrobimy? Ja nie mam ostatecznej odpowiedzi, cały czas mówię, słuchajcie, dajcie nam jakieś dowody, że to zrobili ludzie. Bo to, że wy mówicie, że się przy tym asystowali, to też trochę za mało, ja też mogę powiedzieć, za mało. A poza tym, dlaczego tyle tych plazmoidów, dlaczego UFO, dlaczego tyle obserwacji i dziwnych stanów, których nie podważysz? Więcej, jest taki syndrom, to też Leszek wiem pisze, i to jest znane na Zachodzie, że jak makersi przystępują do robienia znaków zbożu, to się plazmoidy pokazują. To już w ogóle rozwala nam jakąś taką prostacką, prostą wizję tutaj, tego gdzieś tutaj chyba trzeba szukać programowych przewiązań pomiędzy naszymi umysłami, a tymi rzeczywistościami, które z innych wymiarów, bo gdzieś tutaj nasza podświadomość może uruchamia jakieś procesy, na którymi na poziomie świadomym mamy nie do końca kontrolę. Tu możemy spekulować. No niemniej jednak to, co mówisz, no, pokazuje, że nie jest to taka prosta sprawa, bo to nie są te zabawne, tak jak ostatnio, szczególnie w Anglii się pojawiły te zabawne różne wzorce. Wzorce, nawet reklamy, prawda? Tak, to na pewno nie jest to. Też jest pytanie, jak ogarnąć sens w ogóle komunikacji z nami, jakiś istot poprzez kwestie kręgów zbożowych. A jak wyjaśnić te, które powstawały w wiekach średnich, w Sonarycinach? No tak. A jak wyjaśnić te, dostałem teraz zdjęcie z 82 roku piktogramu, gość mi tu napisał i z opisem dokładnym, że widzi, jak powstaje. Wiesz, to nie jest robione przez ludzi, no jak według mnie jest pewna liczba znaków zboży robionych przez istoty z innego świata. Plazmoidy są prawdą, dlaczego miałyby nie robić piktogramów? Ludzie, proszę bardzo, robią wszystko. Człowiek wszystko potrafi. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to też nie jest jakaś dziedzina, która nas ma na manowce w dyskusjach sprowadzić, bo zaszliśmy już tak daleko w różnych kwestiach, że jakby sprawa piktogramów staje się takim troszkę... No może tak, ale dla ludzi, którzy... Tak. No dla was wylatowie to wasza ale historia. Nie tylko. Wyobraź sobie sytuację, że w 2003 roku to był rekord obecności ludzi, jak to się mówi, z miasta. Nie, ludzi po prostu zewsząd, którzy zjechali. 40 tysięcy ludzi doliczyliśmy się w ciągu 3 tygodni, którzy odwiedzili znaki zbożu. Przyjeżdżając tam nawet trzeba było bilet, bo 2 zł zapłacić. Teraz, dobrze, to pospekuluję w takim razie. 40 tysięcy ludzi i teraz z tych 400 tysięcy ludzi 39 500 dowiedziało się, że jednak, niezależnie od wylatowa mówię, ogólnie, wszczepiono im, czy wgrano im ten program, że to jednak jest lipa, oni już nie zajrzą tutaj na niezależną telewizję, nie zajmą się tymi kwestiami, które są rdzeniem. Ale jest inaczej, jeżeli ty weźmiesz pod uwagę, że oni tam byli, to nawet gdyby ten piktogram był przez ludzi, to i tak masz problem. Nie, ja chcę powiedzieć co innego, no, może się tak, nie zrozumieliśmy. Chodzi mi o to, że jest to pewien sposób, jak ludzi odciągnąć od tematu, pokazując im, że jakaś drobna część ich aktywności mogła się okazać kwestią niezwiązaną z działalnością paranormalną, działalnością UFO i tak dalej. Więc no tutaj są pewne zagrożenia, musimy patrzeć na to, że ktoś tym może sterować, tym nurtem świadomości samowylatowo, super, natomiast rzeczywiście ilość tych kręgów, która się pojawiła w ostatnich latach, no to Hajas jakby zrobił doskonałą chyba robotę mimo wszystko faktograficzną, pokazuje właśnie takich ludzi, nie do nas jakby, ale do ludzi, którzy nie są może za bardzo głęboko, to ich odcinam, ja to jednak są kompletne bzdury. Tak, wiem o czym mówisz, teraz się dopiero rozumiem tak do końca, no ale wiesz, zasada jest taka, lepiej teraz szukać jasne. I przyznawać się do błędu, jasne, że tak. Niż brnąć jasne. Tak w zaparte. Jasne, że... Ja też miałem taki moment, że jak mi ktoś powiedział z tych moich kolegów, znajomych, że nawet dzisiaj słucha, ale nazwy już nie podaje, że on wie, kto to zrobił i tak odczytałem to jako taką kumpelską, wiesz, no słuchaj, no masz taką informację, jakby coś, to wiesz, tak między nami, a ja wtedy mówię w ten sposób, słuchaj, jak mi ktoś udowodni i przekona, że ja przynajmniej te kilka piktogramów, które broni, tam 2-3 broni tak mocniej, się pomyliłem, no to ja to po prostu odszczekam. Bo moim celem było przekazanie, wiesz, wiedzy i prawdy, tak jak ją rozumiem na ten moment i tylko to mogę zrobić. Jeżeli na ten moment rozumiałem, że to jest tak, a tak,
uczciwie to przekazywałem. Kiedy pojawiły się zasadnicze wątpliwości, ja je nabiorę i one będą całkowicie sprzeczne z tym, co mówiłem, nie wiem, 4 lata temu, to ja to przyjdę i powiem, bo to nie możemy już grać inaczej. Znaczy, to ja się przynajmniej tego staram nauczyć w życiu, że stary, choćbyś miał zaprzeczyć wszystkiemu, co robiłeś i jesteś pewny, że się pomyliłeś w jakiejś grubej sprawie, to musisz to przyjść i powiedzieć to ludziom. Wiesz co, nie, to jest pusta sprawa. Dla mnie to ale jeszcze tak nie mówię. Ale dla mnie, bo to jest pewna nowość, właśnie czuję akurat, jeśli chodzi o piktogram, jakiś super znawcą. Zapoznałem się z twórczością kolegi Leszka na forum w kilku postach i to dość przekonująco wygląda. Ale to jest coś ciekawe, co mówisz, że może zbyt wiele poświęcamy piktogramom, a mówisz o tych zjawiskach właśnie, te plazmoidy, zjawiska noli w sytuacjach, gdy nawet kropmakersi tam wchodzili i robili te. To są ciekawe, może tutaj warto poszperać, bo tu jakieś za dużo dziwnych zbiegów okoliczności i jednak się pojawia, a nasza uwaga skupiana bezpośrednio na technologii gięcia zbóż, to jest może drzewami, a nie nad lasem. No właśnie, może gdzieś powinniśmy jednak tutaj popatrzeć, że jesteśmy, chodzimy blisko, trzeba tylko może spojrzeć do góry, spojrzeć szerzej, że sam krąg zbożowy to może być tylko efekt jakiejś aktywności, natomiast to, co się dzieje wokół, to już nie. Zresztą też pamiętasz, że wylatowało też wojsko i tak dalej, aktywność wojska. No przecież chyba wojsko, chyba nie lata, żeby pooglądać jakichś tam kilku tysięcy szaleńców, którzy po polu biegają, tak? Więc chyba do tego to się z wojskiem specjalnie właśnie, się nie angażuje. To jest świetnie, że w tym wchodzisz, jeżeli nam zostało, jeszcze tak patrzę na zegarek, no tego czasu dużo nie ma, skończymy dokładnie, ale akurat tyle, żeby wywołać. Jeden z najbardziej istotnych obszarów, jaki może być dyskutowany w związku z UFO. Wiesz, nie ukrywam, że jak zacząłem się tym zajmować, to pierwszą takie parcie to miałem, kurczę, no może jakiś wojskowy, bo to wiadomo. I postawiliśmy na to, by wojskowych, wiesz, spotkać i żeby wojskowi ci coś powiedzieli. No i tutaj znaleźliśmy. Ja mam taką satysfakcję, że koledzy mają tam w archiwum zdjęcie generała Czernowa przykładowo, bo to jest najwyższym rangą wojskowy polski, który po pierwsze widział osobiście i to 3 razy, już nie jeden tak po drugim w ciągu 2-3 dni, to jest jasne. Uczciwie o tym powiedział i pierwsze doniesienia w tej prasie takiej naszej to były de facto już w latach 60., 70. o tym, że on widział to w 58 i 9 roku coś tam, czyli to gdzieś tam sobie poszło, ale wiesz, to było w zasadzie artykułu i że generał Czernow, natomiast myśmy byli pierwszymi ludźmi w Polsce, którzy tego pana wspaniałego człowieka generała dosłownie wyciągnęli z jego mieszkania, już jest na Merturze wtedy, już ciągle na szczęście żyje, i zaprosili na forum UFO i on tam fizycznie stał i fizycznie opowiadał, nie tylko jak 3 razy widział to, co widział, to było mocne, ale opowiadał o tym, że były sytuacje w historii polskiego lotnictwa, że samolot nagle wleciał w chmurę i w ogóle nie wyleciał, w związku z tym wysłali drugi samolot, rozumiesz, wleciał i nie wyleciał, no oczywiście pochowano lot pilotów jako tych, którzy no, zginęli gdzieś tam na służbie i wiesz, i ten generał jeszcze ci opowiada, jak miał prywatne i to publicznie, to jest zresztą, wiesz, w archiwum z rosyjskimi, radzieckimi wtedy kosmonautami, którzy mu opowiadali o tym, że jak mieli kontakt z IT, że tak powiem, w kosmosie, w zasadzie, że dosłownie przez ten cały ten, jak to się nazywa, kokpit, czy jak ten cały wiziernik na zewnątrz, widzieli dosłownie jakiś inny pojazd talerzowaty z jakąś głową, rozumiesz, takiego humanoidalną, wiesz, i to on to ci opowiada, więc to był szok, tak samo pułkownik Grudman, ale Grudman jest inną postacią, bo Grudman to już nie pokażemy całego wywiadu, tylko fragmenty może kiedyś, chodzi mi o to, nie widział sam osobiście, ale raporty zbierał, bo musiał. Widział, że zjawisko jest obecne. Jest, tak. I wiesz, ale to jest takie zewnętrzne, jasne, natomiast my wiemy, jak głęboko wojsko jest zaangażowane, no mówił to Ameryka, te przecieki, te Dulce, wiesz, ten Dreamland, ten cały To jest antyludzkie działanie, nie rozumiem tajemnicy, utrzymywania w tajemnicy tych kwestii. W ogóle jakaś samo zjawisko tak zwanej tajemnicy mocno irytującej, kompletnie bez sensu. Kompletnie bez sensu. No, ale ten sens oni mają, ponieważ... Znaczy oni mają. Oni stają się onymi. Się kontra nas, kontra nam, także w tym sensie zupełnie bezpodstawne działanie, które służy na pewno nie nam. Nie widzę sensu utrzymywania tego w tak zwanej tajemnicy. Tak, myśmy wysłonięci, to jest do pokazania, wiesz, przepraszam, tak na podwórko polskie wrzucam, bo też tutaj, wiesz, myśmy zrobili taką śmieszną, może dziwną rzecz roku, to było 2018, widzisz? I czy jest możliwy apel do wojskowych do pokazania koledzy, bo on tam był wrzucony jako taki plik, no, jak to się mówi, z Open Office, znaczy, nie będziemy go czytać, to nie o to chodzi, wiesz? Ja tylko pamiętam, że myśmy sobie taki zrobili numer w 2018 roku, wyobraź sobie, że paradoksalnie cały ten apel do polskich wojskowych
w sprawie zgłaszania do wiadomości informacji związanych z latającymi talerzami. No, skutecznie w tym chyba się okazało. Tylko tyle, że opublikowała go wówczas Gazeta Dolnośląska, czyli oddział Gazety Wyborczej, co jest dla nas szokiem. No, jeszcze nie wiedzieli, że to jest takie B. Teraz tego by już nie zrobili. Jeszcze był czas taki, egzotyka to była, tak? Tak. No i tak to puścili na zasadzie, ciekawostka, teraz tego już by w życiu nie puścili. Ale do czego zmierzam? Myśmy tych wojskowych podzielili jakby na trzy kategorie. I cały czas ich dzielimy. Mhm. Na tych, których nazywamy bohaterami i będą jeszcze głośni nazwani, którzy odważyli się mówić, bo coś wiedzieli, czyli Grunman, Czernow, oczy nieżyjący już świętej pamięci Makieła i może jeszcze byśmy się doszukali jednego nazwiska, dwóch. Tu mój kolega Paweł, już nie wiem nazwiska, który pracował w specjalnej komórce związanej z UFO wojsku, który przestał być jakby normalnie moim kolegą z tego powodu, wiesz, że już tam poszedł pracować. No ale tu miałem dowód bity, że jest ta komórka. I z drugiej strony mieliśmy ludzi, bo dzielę, to są ci, którzy nic nie wiedzą, no tam coś słyszeli, śmieją się, się nie śmieją, tych nie interesuje i trzeci, którzy wiedzą dużo więcej niż generał Czernoś, niż pułkownik Grudman, to jest garstka w Polsce, może tych osób wręcz jest kilka, to są wtajemniczeni, może kilkanaście, może przesadzam z kilka, którzy są wtajemniczeni jakby w tą sprawę na szczeblu tym deep, tym absolutnie głębszym. Że wiedzą, sądzisz, że są, tak? Powiem ci szczerze, że z mojej takiej wiedzy zakulisowej, bo tam też różnych ludzi z nami, rozmowy, które prowadziłem, wiedzą o rozłel, wiedzą o rozbitych pojazdach, o przejętych ciałach, o rozmowach. Myślę tu o pojedynczych osobach. Z tym, że jaki oni myk zrobili w skali Polski i myślę, że świat Europy przynajmniej z UFO, żeby być bezpiecznym. Taki myk zrobili, że jak my pytamy, na przykład pytamy Sady Narodowej swego czasu, Onyszkiewicza był kiedyś tego, czy on coś mówi o UFO, o tych, czy wojsko, on zaprzeczył, byłem gotowy mu uwierzyć, po prostu bo uważałem go za polityka, który kompletnie, wiesz, jest odmurzony w pewnych sprawach i jego naprawdę nikt nie informował. A badania w polskim wojsku to nie prowadzi nikt, tylko to jest komórka NATO. I teraz tak, robicie badania MONUS, też nie, my się tym nie zajmujemy. NATO to jest trochę inna struktura. No to jakby wracamy do NWO i tak dalej, że generalnie jakby te ośrodki władzy w tych najbardziej wrażliwych punktach są zupełnie poza kontrolą demokratycznych instytucji i tutaj fasadowość demokracji najbardziej wychodzi, po prostu mówiąc krótko. No to jest absolutnie wiedza, no nie ma żadnych podstaw, do Amerykanie mówią to samo. Nie ma żadnych podstaw, żeby tą wiedzę ukrywać, a jednak się ją ukrywa. Kiedy jednak oglądamy i słuchamy z 2001 roku wystąpienia doktora Grey, tej jego konferencji, którą ogłosił, to był piękny posunięcie, tak, to był piękny czas, to co on zrobił, to jest rewelacja i masz tych 300 kilkudziesięciu ludzi. No widzisz, no masz doskonały przykład, tak. No, czy można coś zrobić więcej? No nie, już nic, i on już obgadał tych wszystkich, kongresmenów, polityków, szefów CIA. Wiesz, co mnie najbardziej uderzyło w tych jego, jakby w tej jego narracji, mówi teraz o Greerze. Mieliśmy go do Polski zaprosić swego czasu. Sam jakby przez tą koncepcję. No wszedł, ale nie, do czego zmierzam, że on po prostu rozmawiał nawet z dyrektorem CIA, czy tam jakichś innych ważnych instytucji amerykańskich i oni mu mówią prywatnie, ale on powtarza w ten sposób, tak, ale ta wiedza jest poza nami. To co ma dyrektor CIA, to jeszcze jest jakiś niższy poziom. Oczywiście jakąś tam wiedzę ma, ale nie na tym poziomie, żeby mówić, że ja tym zarządzam, że mam pełną wiedzę. To coś spływa do niego, to on wysyła tam, gdzie mu każą. No tak, ale, i się w to nie wciska za głęboko. To jest dopiero numer, ale nie? Z samym Greerem coś się stało. A, z Greerem to ciekawego i w ogóle nie tylko jakby w odbiorze, ale w sensie nawet jego percepcji, zachowania. Wyglądu jego. A no właśnie, uważasz, że dziwne rzeczy się dzieją, a człowiek, który dokonał rzeczywiście fantastyczną robotę z tym Disclosure Project, tak, to jednak dzisiaj znowu zaczyna nam mówić o jakichś tajemnicach, pewnych rzeczach, które ujawni, no mówmy prosto z mostu. Coś tutaj nie gra, i tu wchodzimy, zahaczamy o całkowicie szalone aspekty, których ciężko mówić przy samym UFO. To jest, zostało nam tylko 5 minut, zdaje się, czy jest jakieś pytanie? Bolek Kula dzwoni. A, no tak, ale co Bolek chciał powiedzieć? Borkiem żeśmy wypuścili ten wywiad, chyba że coś bardzo, bardzo ważnego, tak czy inaczej. Ja wyłączyłem komórkę właśnie specjalnie, bo chciałem po prostu już ty, żeby nie było. Czy coś nowego Bolek by miał? To zawsze takie niespodzianki, to jak najbardziej, wiesz, takie niespodzianki to jak najbardziej. Ale cały wywiad poszedł, coś się stało takiego, że Bolek do nas zadzwonił? Ale jeżeli jesteśmy przy tych, wiesz, ja mogę włączyć telefon, żeby on do mnie zadzwonił, jak chcesz, wiesz? Mówi, że musi się wypowiedzieć koniecznie. No to jak się musi powiedzieć koniecznie, to postaramy się to zaskoczyć. Zostało nam w sumie 10 minut. Ale za czym? Niech, tak? Będzie to dobrze działało? Tutaj nam Jacek poda to. No tak, to teraz, to twój? Nie, ale nie, głośno. Aha, jestem głośno zamawiający, dobra. Tak? No, dzwoni do nas, jeszcze na razie połącz. A połącz, wystarczy połączyć, tak? Nie, jest połączony. Halo, halo? Ja nie słyszę. Halo, halo, Bolek? Bolek? Tak, witaj, cześć Januszku. No cześć, no nadaję twoją, masz niedosyt swojej wypowiedzi. Jestem poruszony
No, dobra. Nawiązać do jednej rzeczy, bardzo istotne. Na temat młynu. To jest taki przykład, który daje nie tylko miejsce w Polsce, ale też na świecie, gdzie pewna mania ludzi, czyli zainteresowanie pewnym fenomenem bardzo wpływa na środowisko. Jak się okazało, w młynach kręgi zbożowe tam powstało bynajmniej do kilkadziesiąt, do około 200 w sumie. 200, tak, 2005. Na końcu oczywiście można przyznać prawdę jedną, że część, bynajmniej większą, robiły to osoby, które tam mieszkały. To jest zasługa bodajże 3 do góry, a do 5 osób. Bo to jest, które ty znasz i ja tak samo znam. Tak, i zgadzam się z tobą, mam taką samą wiedzę. Jednak tym samym ja nie wiedzę, jako powiem jednym ciągiem, bo przerywam i nie słyszę ciebie, chcę powiedzieć jedną rzecz. Faktem jest, że kręgi zbożowe pewne są autentyczne i to jest jakby niewątpliwe, nie podlega żadnej weryfikacji nawet. Ale jak na mojego doświadczenia, jeśli chodzi o polskie piktogramy, które powstawały w Latowie i w okolicach, to mogę śmiało powiedzieć, że do połowy z nich ja mam osobiście duże wątpliwości. Bardzo duże wątpliwości. I kończąc moje rozmowy, chciałem powiedzieć, że no, warto się zastanowić nad tym, jak w przyszłości podejść do konkretnych badań, do konkretnej weryfikacji autentyczności kręgów zbożowych. Bo nie łatwo powiedzieć, że były robione badania, ale badania muszą mieć podstawy pewnego rodzaju naukowe. Czyli albo robimy coś symetrycznie, dokładnie, albo robimy coś pod oko mediów. Niestety, no musimy się coś precyzować. Dziękuję, Janusz, pozdrawiam. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki. Znaczy ja się z Wolkiem zgadzam tutaj całkowicie. Młyny dosłownie, ja nawet nie wiem, czy w młynach te 2005 jakikolwiek był prawdziwy, bo osobna audycja poświęcona sprawie wylatowa to i tak będzie mało. Więc tutaj dziękujemy Wolkowi, tak nam tutaj pokazują, że tych minut zostało dosłownie z 8, no bo trzeba te 2 minuty na zakończenie, to zamknięcie wszystkiego. I nie chcę uciec do końca od sprawy tego wojska, bo to już by tak na moment się zatrzymali. Bo to jest kapitalna sprawa. Po pierwsze, oni mają największą wiedzę. Zastanówmy się teraz nad tych relacjami, my, dowolni obywatele. Ja nie mówię o całym wojsku, tylko ta wąska kasta ludzi, która ma wiedzę. Część z tych ludzi sądzę, że oni w dobrej wierze i mają świadomość, że to powinno dojść do ludzi, ale też ale nie mogą jest, nic zrobić. To jest ten, wiesz, pas graniczny, gdzie elity, gdzie sięgamy już jakby tego porządku, kto rządzi, kto nami rządzi, gdzie jest ta władza. To jest ten punkt właśnie, to się spina w tym momencie, bo wiedza o tych technologiach, wiedza w ogóle o tej rzeczywistości, no wydaje się, że jest dzierżona przez osoby, które sprawują kontrolę, no bo to jest narzędzie kontroli. Ale też, jeżeli przyjmiemy, że jest jakaś bardziej światła kasta tych wojskowych, prawda, i naukowcy, bo tam to jest zmiksowane, no powiedzmy, są wciągnięci w tajne projekty, są cywilami, ale są w optykach wojskowych, to i tak teraz są więźniami jakby tej rzeczywistości politycznej, którą samą wykreowali, bo tak, kogo wzięli, przepraszam, nie chcę używać brzydkich słów, ale jakbym nazwać ignorantów, to jest takie słowo delikatne. Przecież ci politycy, którzy rządzą, wiesz, weź premiera, prezydenta, weź jakiegoś tam ministra, tak jak Mnuszkiewicz, jakiegokolwiek jeszcze innego, statystycznie, to 90% z nich kompletnie, dla nich UFO to jest jakiś odlot. Oni po prostu nie mają. I mają taki. Teraz jak przyjdziesz do takiego polityka i mówisz, panie ministrze, widzi pan, no tutaj mamy taką dokumentację, no to coś zdurniał, czy ty jesteś normalny, zwolnienie dostajesz natychmiast. Nie możesz powiedzieć, nawet ci, którzy chcieliby, żeby użyć mechanizmów politycznych, żeby dać więcej prawdy o UFO, to są więźniami teraz tych, którzy, ignorantów, z których wybrano przecież, do rządzenia parlamentem. Ale przecież wiemy, że wybory, że rządzą ludzie wybrani, ale wybrani w sensie nie wybrani przez nas. To jest wyselekcjonowana grupa tych, którzy są odpowiednio, Krzysiek Rogala pewnie powie, genetycznie uwarunkowani do odpowiedniej manipulacji. Ty masz rację, ale wiesz, jak nawet wczoraj był ten nasz kolega Marsz, który tak pokazywał tą linię spiskową, a ja starałem się pokazywać na drugą stronę medalu, że słuchaj, ale są pewne mechanizmy, które później oni sami nie mogą pokonać. Widzę pewną wolę, jakby Burisz był na konferencji w Zurichu, którą robił Bill Ryan, byłem na tej konferencji, to było 3 lata temu. Wiesz, odnoszę wrażenie, że część tych struktur ma świadomość, że trzeba jakoś ludzi zacząć teraz oswajać, no bo tak nie może być, mają swoją koncepcję, część, nie mówię wszyscy, musimy dać ludziom tą wiedzę. I próbują ją dać, wysyłają takiego Burisza, którego poważniają, może mieć to, innych rzeczy nie mów, wypuszczają go tam do internetu, a potem da Kamelota, wiesz, i tu cała sala siedzi 500 osób z Europy, 27 krajów i wiesz, on już jest tam bombardowany tak czy inaczej, oni patrzą, czy się o niego boją, że my go tam nie zatłuczemy, bo takie ponoć on dawał odgłosy, że mnie podsuł na całą konferencję i potem mówili, aż my się o ciebie bali, nie? Może on to wszystko wymyśla, ale nie sądzę, powiem
rozmawiałem jeszcze z burmistrzem. Sądzę, że coś jest na rzeczy. Chodzi mi o to, że oni nawet gdyby chcieli dzisiaj tą prawdę ujawnić, to oni nie mają jak, bo im się wysypuje, mają tych ignorantów. Ale mi się wydaje jednak, i sami wychodzą na tych, którzy całe życie ukrywali tą prawdę, a my powiedzieli zaraz panowie, to a wyście to nam ukrywali przed nami? To co, podciąć chcesz gałąź, na której siedzisz? Przecież co no, taki Zagórski zrobi? Znaczy, nie bójcie się, ja mówię, żartuję, oni się mnie nie boją, to ja ich się powinienem bać, ale tak żartuję, wiesz, nie bójcie się. Przecież ja będę pierwszy krzyczał, panowie, no zaraz, zaraz, no. Mówię, nie bójcie się, spokojnie, zdajemy sobie sprawę, że my byśmy też, gdybyśmy byli w waszym miejscu, starali się to zrobić może po kolei wolniej, no ale nie tak, jak my to robiliśmy. Założenie, bo nie możemy być na ich miejscu, bo no ja wiem, jesteśmy odpowiednio umysłowo warunkowani. Wiem, wiem, ale staram się jakby odwrócić tą sytuację, pokazać jakąś drogę, jak oni ale się mogą zachować. Ale też znają część prawdy. Co mają zrobić? Dobra, zostawiam to teraz, że mamy rację moralną. Tak, dobra, tak, to jest jasne. Tak. Weź się postaw mimo wszystko w ich roli. Jako ten z wyższego piętra. No i co byś zrobił dzisiaj na ich miejscu? No, to jest tak abstrakcyjna możliwość, ale już ją zakładając, gdybym był na ich miejscu, to zdecydowanie powiedziałbym dokładnie to, co wiem. A wiemy z różnych historii, Windmakersów i innych opowieści, że te ekipy, które tam rządzą, mają tą wiedzę pofragmentaryzowaną, odpowiednio wyselekcjonowaną. Tak naprawdę niewiele jest postaci, które mają, nazwijmy to w pewnym cudzysłowie, całość. Wiem, taka jest logika, bo to jest już specjalne. No dokładnie, więc w tym oprócz tego, tak mówię, są ludzie tak mocno z zaprogramowanymi umysłami, że oni nie myślą w kategoriach, nie wiem, czy moralnych, czy nazwijmy to filozoficznych. Nie wiem, czy oni w ogóle znają to pojęcie, ale... To są po prostu bardzo dobrze zaprogramowane komputery umysłowe i ciężko im... Nie czytają programu pod tytułem jakaś godność, ludzka wolność, swoboda i tak dalej. Są odpowiednio dobrani. Tak, żeby ich ustawić, zaprogramować. Nie wszyscy, panowie, nie wszyscy tak. I wydaje się to, co mówiliśmy na początku i o tych wzięciach, i o kwestiach pracy nad nami, jakby jest ten feedback z drugiej strony, że idzie ten ruch oddolny, on też z czegoś wynika, my też jesteśmy jakoś inspirowani. I też programowani pewną logiką, wiesz, procesu. Wydaje się, że te rzeczywistości gdzieś się spotykają. Będzie to tarcie, czy to tarcie będzie, czy będzie bez tarcia, to się okaże. Słuchaj, ja myślę, że dzisiaj, Paweł, żeśmy nieźle tak właśnie trochę namieszali, w tym pozytywnym sensie, ponieważ pokazaliśmy, ile jest kontrowersji, ile jest pytań bez odpowiedzi, ile jest wątków, których poruszyliśmy, a jeszcze więcej tych, których nie zdążyliśmy poruszyć, a zgłębić to już w ogóle, porwania tylko tak naparstkowo, więc ja tak się martwiłem, już mówię tu w tej audycji kolejny raz, że martwiłem się, że o jak my wypełnimy ten program, mówię tygodniowy, a dzisiaj się martwię, Boże kochany, gdzie tu jeszcze jakieś zasoby czasowe znaleźć, bo jak my uruchomimy tych wszystkich ludzi, to, których my wiemy, a jeszcze tu się dowiemy dopiero nowych, którzy mogą coś ciekawego powiedzieć w naszych programach, to nam naprawdę zacznie antenowe. Pytanie, czy uda się tą mozaikę jakoś w miarę całościowo z tych naszych wypowiedzi programu zebrać, to jest istotne, ale to jakby każdy z odbiorców musi sobie sam to zacząć składać. Nikt z nas wam nie poda, że tak powiem, recepty. Wy i tak sami wyciągacie wnioski. Albo się wam podoba, albo nie. Każdy buduje syntezę miliona różnych źródeł wiedzy o świecie, o tym o UFO też, ale mamy satysfakcję, że to robimy, prawda, Paweł, i że szukamy prawdy. I to jest tak wielkie wyzwanie i to jest przygoda też według mnie. Słuchaj, mnóstwo ludzi tutaj się inkarnowało po to, żeby w tym momencie być, żeby to świadome bycie z nimi. Zahaczyłeś o teraz kwestię tak, kontraktów dusz, tak? Historię. W eteryce będziemy się rozmawiać jeszcze o kolejnych programach, takich bardziej może o tych poniedziałkowych. Słuchajcie, to ja zapraszam tak, kończąc zapraszam, no jutro to dzień wolny, to całe szczęście. W niedzielę jest mój osobisty, prywatny program, który wcale nie znika, ale nie będzie tutaj, będzie dalej w tym skromnym mieszkanku nadawany. Będzie miał swój koloryt, nie takiego tutaj fajnego, fajne obstawy zespołu ludzi do pomocy. No i w poniedziałek oblicza duchowości już załatwione są fajne rzeczy na poniedziałek i za następny poniedziałek, jak nawet wam powiem, że to będą zwierzęta niedługo występować, tak dosłownie i w ciepłym sensie, jako partnerzy do naszej tutaj audycji, to będzie się działo. Bardzo dziękuję też całej ekipie, która tutaj dzisiaj, mam nadzieję, bez zakłóceń pracowała i z tego, co słyszę, chyba było nieźle. I wiem, że was ponad 200 osób nas oglądało, to też jest tym bardziej, za co wielkie serdeczne dzięki. Może zdążymy dzisiaj do północy włożyć na... Chłopaki się już nie chcą, widzę, pokazać kamerką, chociaż tak wypadało, żeby na koniec Jacek podszedł jeszcze i nie, troszkę, żeby pomachać ekipie, która tutaj dzisiaj pilnowała. Bardzo, bardzo oczywiście jeszcze raz Pawłowi dziękuję, bo to już druga wizyta w ciągu tego tygodnia i taka bardzo owocna i fajna. Bardzo lubię, Paweł, dyskutować z tobą i dziękuję serdecznie. Powoli staje się ekspertem, zobaczy. Dzięki. Do zobaczenia. W niedzielę, potem w poniedziałek w studiu.